No, jesteśmy na żywo, jestem Kasztelan i bardzo miło Was powitać w pierwszym odcinku a Polskiego Młynu. Dzisiejsza tematyka to będzie Yumastis i ze mną są Nito, Dzień dobry. Hachi, Siemanko. Silvan, Dobry wieczór. no i Dwalion. Dzień dobry, witam. Cinkow, Siema, siema. Ulight, Dzień dobry, dobry wieczór. no i Deloitte oczywiście. Witam i czemu jestem ostatni? Czemu za to się... No tak jak dzisiaj. Do Cinkro, super. Nie wiem, czy ty w ogóle grasz na jakim Ostatni poziomie. mecz był grany, no oczywiście. Ostatni mecz grałeś, Pawko, to dlatego. Ostatni mecz. Dokładnie, słuchajcie, słuchajcie. Tutaj trzeba tytułem wstępu też dodać parę słów o tym, że Erdotę w ostatniej chwili wycofał się z udziału, co o tym też pewnie porozmawiam więcej później. Natomiast dziękuję tutaj Silvanowi za to, że zgodził się tutaj zasubować i jest z nami w tym show. Ja nie będę kłamał. Wolałbym, żeby mnie tu nie było. Jak zresztą inni, dobrze o tym wiemy, ale no niestety, skoro jestem tutaj, to oznacza, że niestety RDT odpadł. No, smutne informacje. Kasztelan? Zgadza się. Zgadza się. No nie dziwię się Robertowi. To może zacznijmy od tego tematu, co? Pierwsze, o czym mi się powinni pogadać, to to, że Robert odpadł, tak? No to odpadł, niestety. Co myślicie o tym, że gracz po porażce no niekoniecznie chcę wychodzić do mediów, bo ja powiem też troszeczkę o swoim jakby doświadczeniu. Ja przyznam, że ja też zazwyczaj dość ciężko przeżywam porażki i jakoś tak niekoniecznie czuję się swobodnie z tym, żeby na przykład robić streama świeżo po porażce chociażby, ale z drugiej strony mam wrażenie, że to jest potrzebne z tego chociażby punktu widzenia, że rzadko można dać jakiekolwiek interakcje z graczem po porażce. Myślę, że łatwiej się utożsamić z graczem, kiedy jest się z nimi w dobrych i w złych momentach, więc nie wiem, jakie wasze doświadczenia, opinie są na ten temat. No to jest mocno personalne, nie? Niektórzy mają wywalone na to, że przegrali meczyk i tak pójdą do wywiadu, jeszcze coś tam powiedzą, dlaczego przegrali, jak są te słynne wywiady, nie? Z piłki nożnej. A niektórzy są tacy, że się zamykają totalnie na świat i nawet w drużynie nie wiesz, co się z nimi dzieje, nie? Po prostu odcinka ja to totalnie. Na pewno nie lubię pisania jakiegoś typu przepraszam i tak dalej. I tyle. Nie wiem, no wiesz, to zależy od gracza. Ja na przykład bym wyszedł i powiedział, że jutro streamek, czy jeszcze jakieś pytania albo coś. Myślę, że zależy od osobowości po prostu. Nie można to żalać, nie? Ale z tego co wiem, jak grałem z Robertem, to właśnie no, on dość ciężko jakby przychodzą mu te porażki. No bo wiadomo, chłopak jest ambitny, no to no kurwa, nie oszukujmy się, no przegrał ważny mecz w swoim życiu. No miał oczekiwania pewnie na top 1 w EU Masters i odpadli, nawet nie doszli do ćwierćfinału, więc no. Pewnie kibice no, to w chyba nie chodzi kurwieniu, sam nawet o. wkurwiony, no i tyle, nie? A to chyba nie chodzi o sam fakt, że przegrali, tylko że wiesz, jak robisz 3-0 i bardzo fajnie ci idzie, potem oni 4-0. Nawet 4-0 mieli, potem no, mieli tak, 4-0? W następnym tygodniu tak. 4-0 mieli i potem 3 porażki z rzędu, no to się chłopak. No ale nie oszukujmy się, w sensie akurat zdenerwował. Vodafone Giant ze wszystkich drużyn zostało najbardziej oskamowane ze względu na ten ruling trzystronny, że jest trzystronny remis i nagle liczy się czas wygranych. No Vodafone Giant zostało najbardziej oskamowane ze wszystkich drużyn. Dlaczego? Ale co to w ogóle znaczy? Oskamowany to Nerwarien został. Zobacz, kiedyś sobie komentował, fajnie mu szło, a teraz chłop nie komentuje i są ludzie tacy jak ty, nie? Jeszcze obok postawili tipa, który mu zabrał to robotę. To ej, ja się w to nie pchałem, przypadkiem nie dzieliłem, tak? Ale strzał poleciał. To grubo się zaczyna. Okej. Wydaje mi się, że... Dobra, Ulaj, co to, uskamowany czy nie uskamowany? Ja bym się wypowiedział, bo w sumie ja byłem w tej grupie, uczestniczyłem w tym wszystkim, więc no... My się podnieśliśmy po prostu, zrobiliśmy 3-0, rozwaliliśmy każdego. Oni troszeczkę no, się uśpili, nie? Tacy ostatnie mecze. No, mając 4-0 chyba już myśleli, że łatwiutko, nie? My tam myśleliśmy, że jest 1% szansy, że będziemy walczyć o pierwsze miejsce. Już tak ustaliliśmy z góry, że raczej o drugie się bijemy z LDLC, nie? Ale zaczęło Giants przegrywać, no to bierzemy co nam los dał po prostu. No i, no i oni... mieliście to drugie, o które walczyliście, więc w sumie zajebiście wyszło. No, to też mi się wydaje tak oskamowany, mi się wydaje, że nic innego się nie da zrobić w przypadku Three-Way Tie. No bo co, jeśli każdy będzie grał z każdym i znowu będzie remis, to co dalej? Tak w nieskończoność. Nie, ja się z tym zgadzam. Ja się z tym zgadzam, bo realnie ja słyszałem jakieś tam pomysły, no najlepiej zróbmy jakąś osobną grupę, gdzie grają znowu BO1. No tak. Publiczności zapytajmy, kto z MVP, pierwszego. I... Która drużyna ma to dostaje tego, nagrodę MVP, no.
Ale to no, ja bym chciał jeszcze ugryźć z jednego kąta, bo popatrzcie, dzisiaj odpadło tak naprawdę Schalke i Giants, dwóch z faworytów naprawdę do wygrania w EU Masters, nie? No jakoś nie ma takiej dramy na zasadzie nie wracajcie do kraju, ale przecież dokładnie w tej samej sytuacji mogłoby być Kiki Ago, jakby przegrali te mecze dzisiaj, to wszyscy mówili, no i chuj, cześć, jesteśmy beznadziejni, nie ma, do niczego się nie nadajemy, a popatrzcie, no. Że największe, to jest właśnie to, jak brutalny jest ten format EU Masters, że tutaj mieliśmy tak. Dwa najlepsze teamy w turnieju i pa, koniec. Na Lechaci, pamiętasz? My graliśmy w Rogue. No mów, mów. Ja skończę ulec szybko. Pamiętacie, no, dobrze, pamiętacie format Changers jest? Przecież tam grasz kilka dosłownie gierek i koniec swojej kariery. A tu przynajmniej tak. Wiesz, było 6 teoretycznie, nie? Wiesz, był 3 rewanże po prostu. Ale bez tak, ja to bardziej mówię, format... Ja ten format, który i tak teraz występuje. No, no, sorry, dawaj, sorry, mów. Dobra, chodzi o to, że ja to mówię bardziej w tym kontekście, żebyśmy mieli świadomość tego, że ten format jest brutalny i równie dobrze my moglibyśmy być dzisiaj w tej sytuacji, nie? Jako, więc miejmy tą perspektywę, bo może w przyszłości się zdarzy, nie? A generalnie to trudny turniej, to każdy rządzi się swoimi prawami, ale to jest trudny turniej. Dawaj, Simon. Mieliśmy dzień, siadnął dzień i odbiliśmy się, no. Tak, a mam do was tak pytanie, bo może ktoś lepiej będzie wiedział, jak to działa, bo jeśli Mad Lions odpadło w play-inach i teraz druga drużyna znaczy z dwóch pozostałych tylko jedna przeszła. Jakie są szanse na przykład, żeby Polska 3 sloty dostała na następnym Masters? Gdyby Polska, nieironicznie, gdyby dwie polskie drużyny się znalazły w finale i potem znowu miałoby miejsce jakieś przytasowanie w European Masters w formacie, to jest spora szansa akurat, że Polska by dostała tego trzeciego slota. Bo tylko, zobacz, że jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz, żeby to było klarowne. Chodzi o to, że sloty są też przyznawane na bazie tych consistent wyników, więc to nie jest tak, że jakby nagle jedna polska drużynka sobie wygrała, to trzy sloty, a w ogóle najlepiej to drużyna z Ultra League na Worlds. Nie, to tak nie działa. Ale to dopiero po roku. Pewnie dwa splity to przetrzymają, bo to by było ciekawe, bo zobaczcie jakby się, jakie większe zainteresowanie by było ewentualnym slotem w Ultralidze, jeśli nie dwie, a trzy drużyny by jechały na TU Masters. I bo jeśli tak wychodzimy z założenia, że ta Akademia Rogue zawsze powinna tam walczyć, no to zawsze powiedzmy teraz by IHG pojechało, czy Devil's One. Ale słuchajcie, to jest też jeszcze, no mów. To nie jest tak, że my najpierw musielibyśmy skoczyć oczko wyżej, że nie mamy teamów w play-inach, tylko dwa teamy w main turnieju i potem dopiero jeszcze jeden seed. Mamy dużo do nadgonienia tego tak naprawdę. Teraz tak czyli naprawdę, to, że graliście słabo? Tak, grałeś słabo w poprzednich tych? Teraz inne drużyny mają gorzej, tak? Polskie. Oczywiście. Tak. Mieliśmy wyjebane wtedy w Rogue i z Polska Academy oczywiście. Tak, my tak samo w Devil's One po prostu full intera, że Polska miała ciężej, wiecie o co chodzi. Nie, no, przypominam, że Polska kiedyś wysłała tym Ascent na EU Masters. Ale dobra, ale dokładnie jest to, co Ulek mówi, że najpierw trzeba wskoczyć o jedno oczko, więc okej, jeśli Hiszpanii poszło teraz bardzo słabo, jeszcze jakby teraz Riders odpadło, to już w ogóle, to największą szansę na 3 sloty w EU Masters zamiast Hiszpanii miało UK albo Francja, teraz w zależności od tego, jak dobrze zagrają, a Polska, jeśli dostanie awans, to nie na 3 teamy, tylko na 2 teamy w głównym turnieju i po prostu brak teamów w play-inach. No. Ale ja nie chciałbym na przykład, żeby były 3 sloty w Polsce. Nie chciałbyś? Wolałbym, żeby były dwie polskie drużyny. No i w tym momencie na Twitterze już Antypolak. Tak. Wolałbym mieć dwie mocne drużyny niż trzecią typu, nie wiem, IHG, które po prostu dostało się tam, bo mają trzecią pozycję. Naprawdę. A dlaczego? Może coś zrobią w tym turnieju. Zawsze takie underdogi potrafią coś zdziałać. Devil's One by to było, nie IHG, to też... No ale tak, nie chciał wjechać na Devil's One, bo specjalnie powiedział, że IHG. Nie, no ale nie, ja pochodzę z założenia, że mi się wydaje, że mając dwie drużyny. Jesteś antypolakiem i tyle, nawet nie potrafisz się wysłowić, chłopie. No. Nie, no ale. Hejtujesz po polskie. Naprawdę. Po niemiecku może. Wydaje, że wolę mieć dwie zajebiście mocne drużyny niż trzecią jakąś taką, no nie wiem, na doczepkę. No to prawda. Teraz Ingrowa 2 plus 1, 2 i 1 w play-inach. No może. Nie, no nie wiem. Mi się podoba tak, jak jest, naprawdę. Nie uważasz, że to jest ten sezon, w którym nie było dużo oczekiwań wobec polskich drużyn i dlatego osiągnęliście taki sukces? Nie, ale obecnie... ja mam oczekiwania. W tamtym roku... Okej, okay, nie w tamtym roku. Nie, w sumie w tamtym roku. No jak grało Rogue z Akademią, były takie oczekiwania, że oni muszą wygrać ten Masters. No ale jaki Masters. Team mieli, Pawko, wiesz, że... to też jest pograny. Nie mówisz mi, bandera, wiesz, jakbyśmy ściągnęli Fakera do Kick. Jakbyśmy ściągnęli Fakera do Kick, to wiesz, też by trzeba było wygrać, nie wiem, mini World. Czy nie jesteś zadowolony? Nie jesteś zadowolony z Matisława? Jakieś zgrzyty są? Nie, ja jestem zadowolony. No skąd to do mnie pytanie, czy do Cikropa, słuchaj, bo nie wiem.
Ja właśnie nie wiem. Dobra. No, możemy o tym gadać, ale to co jest przed chwilą i może nie wszyscy są o tym świadomi, to jest, że palić sieci finałowe zostały zastosowane, więc jeśli byśmy mogli je pokazać na Steamie, to Kick i Jago, tak naprawdę mi się wydaje, że trafiło na najtrudniejsze dwie drużyny z pierwszych seedów. Co wy myślicie? Nie wiem. Ciężko będzie. Ja wolałbym o Victor na pewno, ale ja mam nastawienie, Ja bym wolał Excel na pewno. Ja wychodzę z założenia, że jak chcesz wygrać, to musisz wygrać ze wszystkimi najlepszymi. Ale jak drugiego slota, no to jest taki tekst, wiadomo, to jest taki tekst dobry do powiedzenia, ale mimo wszystko, wiesz, dojdziesz do finału z łatwiejszą drabinką, też jest okej, okay, wiesz, będziesz jednak w finale, więc to jest... Chciałbym przypomnieć, że historia widziała takie sytuacje, jak chociażby Team Liquid pokonujący Invictus Gaming w półfinale MSI, tak? I nagle nie musisz pokonywać Invictus Gaming, więc o co chodzi? No. Albo Illuminar Gaming zajmujący drugie miejsce na Master. No właśnie. Trzeciego, ja pamiętam jak... Pokonujący Movistar, Gamers Origin. Na Millennium wygraliście, tak. Millennium. No i co z tego? I gówno z tego mieliśmy, Ulaj, tak naprawdę. Chuja no tak, z tego Wtedy to ludzie na mnie patrzyli na Masters. Taka jest prawda. Taki turniej, po prostu zagraliście sobie i tyle. No to niewiele znaczyło wtedy po prostu chyba. Że czasami między drużynami jest coś takiego jak papier, kamień, nożyce, że jedna bije drugą, druga coś, trzecia coś i jak jeden element cyklu odpada, to jedna ma przewagę na drugą. Przynajmniej z mojego doświadczenia tak było. Że to nie jest tak zajedynkowo, że on jest najlepszy, ten drugi, ten trzeci, ten czwarty, tylko tak już nie było. My tak Szatą Maga i HG mieliśmy w Ultralidze. No właśnie, dokładnie. Że się wymienialiśmy. Szata nas biła, Szatę biło i HG, a my i HG. I Ravioli pokonało Szatę, my pokonaliśmy i HG i wygraliśmy. Wtedy PL. No możliwe, żeby tak nie było. Słuchajcie, najważniejsze, że pojechaliśmy na V4, reszta się nie liczy. Reszta się nie liczy. Słuchajcie, ja proponuję, dobry żebyśmy turniej. Zrobili to teraz tak. Pierwsze, jak mamy tą parę Maus Ago, to może Ulaj. Wypowiedzcie, co myślisz o Maus? Wiadomo, nie możesz pewnie. No co myślisz o Maus? Czy to jest twoje ulubione ocowanie, czy jest jakaś obawa przed nimi? Mieliśmy niedawno tą konferencję prasową, zresztą jest na naszym YouTubie, której mówiłeś, że no taki najbardziej problematyczny botlane w całym turnieju to właśnie może być botlane Maus, więc co ty na to? Tak, to jest chyba jedyny botlane, który tak mocno counterpikuje jakieś range zawsze na bocie i czekają do końca, więc no mają chyba najlepszych graczy na papierze też na bocie. Promiscue i Jeskla, tak? Ale nie wiem, no oni grają bardzo dziwnie, nie grają zbytnio apekami, na midzie same asasyny. No, mam nadzieję, że Czekolad przygotował Olafa swojego legendarnego. No, już napisał na Twitterze, że Olafa grzeje. Ale grał ostatnio lider Azirem, Ulight. Wiem, że grał, ale no to... Spuchę, na słaby team go. To i tak nie ale będzie nie, to samo. On, ale właśnie on sporo grał i na scrimach nawet na nas, ale to na samym początku. Znaczy, wiesz, to tak samo jak Matisław grał LeBlanc na competitive, no ale co z tego, jak na normalnym meczu nie wyciągnie jej. Ale myślę, że to są inne osoby, wiesz? Myślę, że lider jest osobą, która jak czuje, to po prostu wyciągnie, bo jest tak zajebisty mechanicznie. Zgadzam się, on jest bardzo dobry mechanicznie, ale... Jest koki przede wszystkim, jest mega koki, jeśli chodzi o laning, no, ale to, on się nie boi. Ale to też jest koki, więc nie będzie tak, że on się będzie dawał. Ale od czego się spodziewasz, Ulaj? Myślisz, że to jest taki przeciwnik, no jeden z trudniejszych, czy raczej no, chillera? Tak. My nie graliśmy na nich bardzo dawno screamów, więc też ciężko ocenić. Nie? Akurat jakoś tak wyszło, że na nich w ogóle nie graliśmy przez chyba ostatni miesiąc. No trudno mi powiedzieć. Wydaje się, że my graliśmy, nie? Trudno. Graliście w Light na Games Origin, czy nie? Ale jak coś, to ja w Light mówiłem, że tego. Ja nie mówię, że Czekolad przegra na niego, tylko mówiłem, że gra Azirem, nie? Jak coś. I też kilkoma innymi majorami. Dobra, Delord, teraz tylko uważał. Do ciebie to samo pytanko, Gamers Origin, czyli chłopaki, które pogrzebały moje marzenia i marzenia agresywo we Francji. Tutaj będzie rewanż za Polaków? Słuchaj, najważniejsze, że Kaczyn jest na Masters, reszta się nie liczy. ja myślę, że ci kolesie są świry totalne, szczególnie ten ziomek na midzie. To jest jakiś, naprawdę, my graliśmy na nich sporo w sumie screamów, to jest taki świr, on gra takimi herosami, co ludzie sobie nie wyobrażają, że do środka są przypisane, więc jakby, no nie wiem, no zobaczymy, wiesz jakie jest. Jakie Pawko? No powiedz, wiesz, słuchaj, Cykl, jakiś Jarvan na midzie, wiesz, jakiś Teemo na to. Też powiem ciekawostkę, gość jest mega mały i on ma chorobę kości. Na przykład jeśli sobie będzie szedł i się potknie i się wywali, to musi jechać do lekarza, żeby się upewnić, czy jest wszystko okej. No to poważnie. Jeśli sprawdzicie tak tupuj, bo tak to się bodajże mówi, no to... No, wiem, czy powinieneś tam mówić, w każdym razie nie, chłopak to dobrze to jest mówić. Ale to no co, o co chodzi, Kastel? Ty sugeruje, żeby wysłać kogoś, żeby go tam szturchnąć, czy o co? Nie. Ale to co, czekaj, ja też jestem mały.
Ty Sylwan, bo ja widziałem, że to tak wolnołeś, nie? W ten stół. Dalord, dzwoń po Kukiego, musi go połamać. Nie dobra, tego nawet, nie słuchaj. I tak jak spojrzy, to się złamie ten midlaner, damy radę. Dobra, słuchajcie, to jeszcze te inne mamy dwie parki, to szybciutko może LDLC, XL, co myślicie, tam się stanie? Nie wiem, LDLC jest w gazie. LDLC no dzisiaj wyglądało mega dobrze, szczerze mówiąc. Ale ja uważam, że LDLC jest troszkę overrated, w sensie... No, uważam, że nie powinni dostać Gravesa. Nie powinno być takiej sytuacji, w której dostają Gravesa. Nie dzisiaj na was. No, no i na was nie, ale w pierwszej mapie dostali, tak? No tak. A, no nie, no, ale na was to... Dobra, to ale wydaje mi się, że nasz mecz nie odwzorywał tego, jakby, jak powinna wyglądać seria na nich normalnie, bo trójca na przykład. Tak. No, ale nie oszukujmy się. Wydaje, ja zaraz sprzedał early game na waszym meczu. Zawsze strzelanie na to. Oj, mocne słowa! Mocne słowa. No, ale nie oszukujmy się. No. Ale nie, ale tak poważnie. No, sprzedał. Nie zrobił puffingu do topa. Cikros, myślisz, że byłbyś lepszym dunglerem Vagorok niż Zanzara? Nie, uważam, że Zanzara jest najlepszym leśnikiem, jaki był kiedykolwiek na polskiej scenie. Ale no po prostu grając Sejuani i mając... No, grając co myślisz, Nerwarian, na ten najlepszy temat? Czy Zanzara jest najlepszym leśnikiem? No nie, panowie, wiadomo, że nie. No. Nie wiem, mieliśmy Inspireda na polskiej scenie, więc no... No właśnie, nie, no, wydaje się, że mieliśmy... No przecież bekę kręcę, panowie. A, no, dobra, też okay. Uważam, uważam, że Zanzara jest chujowy ostatnio, naprawdę. I to tak mogę powiedzieć. Bo miałeś taką twarz i nas przekonałeś wszystkich. Uważam, że po prostu... No troluje ostatnio. Jeśli chodzi o early game, to robi zupełnie dziwny buffing, nie pod win condition. I nie wiem dlaczego, ale tak jest. Ale ostatnio to z tego, co ja widziałem, to ty tam pomagasz Czekoladowi ze streamerką jakąś. Tutaj, wiesz, zapraszasz na... A, wiesz, o co chodzi. Na pewno wiesz, o co chodzi. Streamerką. Zapraszasz na jakiś wywiadzik, to może ty tam już sobie grzejesz miejsce w Agorok, jak Zanzara jeszcze parę razy. Nie. Ja uważam, że totalnie nie jestem na poziomie Zanzary, tylko po prostu nie za bardzo rozumiem tego, co robi, bo bardzo dobrze się prezentował w tym regularnym splicie, a teraz mam wrażenie, że w early po prostu trochę się zgubił i nie wiem, czy to jest jego wina, czy po prostu nie dostaje dobrej informacji od linii, nie? Tutaj chyba Ulight musiałby więcej powiedzieć. Wydaje mi się, że to że jakby ten drugi tydzień się stał, to wydaje mi się, że duża zasługa była tego, że komunikacja się polepszyła ogólnie w drużynie, więc... Okej. Dlatego te mecze tak fajnie wyglądały, że mieliśmy, wiesz, early game lead w każdej grze prawie, więc wydaje mi się, że jak tak zagramy na Maus, no to... To dobrze funkcjonuje ta drużyna, nie? Dzisiaj mieliśmy troszkę inną sytuację. Mieliśmy Senne na bocie, gdzie nie zawsze mamy prajo, więc to trudniej, wiesz, coś wykminić z tego. Ale ta dzisiejsza gra też była spokojnie w garści po prostu już, więc... Bo wydaje mi się, że... Chodziło o puffing, nie? Pierwszy, tak. Nie, puffing jest często odpalany przed grą, ale no, jak się coś odwala, no to jest zmieniane, więc... Ja zobaczyłem bardzo dużą tendencję, że od pewnego momentu w Ultra Lidze spamowaliście totalnie Azir'a na midzie i w pierwszym weeku i Masty też spamowaliście, przestał wychodzić, a w drugim weeku zaczęliście non-stop pikować Syndy, jak była open i teraz wam chyba zabrali tą Syndę na face picku, czy jakoś bardzo szybko i znowu zagraliście Azir'em i przegraliście. I jak to jest? To jest właśnie to, czego potrzebujecie, że po prostu Czekolad ma jakieś prajo, i możecie coś z tym robić? No na pewno, wydaje mi się, że my... Dobrze funkcjonujemy, jak mamy early game prio i mamy toolsy, żeby coś zrobić w early. Troszeczkę na midzie nam się champion pool zmienił właśnie, jak to widać na obrazku, na scaling. No nie wiem, tak prawie się nie zmienił, dwie postacie właściwie. Znaczy mówię od tego, jak wcześniej Czekolad grał, na jakimś PL na przykład, nie? To ludzie zawsze mówili, że spamuje Akali, Syndrę, a tutaj nie widzimy w ogóle tych postaci, więc wydaje mi się, że jak mamy prio i tą Syndrę, to lepiej nam to wychodzi, ale no, Korkim też wygrywamy, więc to nie można tak myśleć, że wygraliśmy na... Znaczy, na Defuse Kids też wygraliście, więc po prostu chodzi o... No wiesz, wydaje mi się, że po prostu my mamy bardzo fajnie jak bot lane u nas, tak jakby ma prio, no bo zawsze jakiś duży impact... Przepraszam, czy ja mogę iść do toalety? Możesz, nie, możesz sobie kamerkę na chwilkę, wiesz, wyłączyć, jakbyś się wstydził. To dzięki! Bo widać w finale na kick, nie? Że widzieliśmy sobie lepszy botlane od Pukiego i Raxo i nagle oni nie mieli już tej kontroli, co w tym małym finale, tak? Jak to wyglądało wcześniej.
Ale powiedz mi, Ulaid, bo mam takie pytanie. Wydaje mi się, że Czekolad bardzo poprawił się, jeśli chodzi o makro. I też mam wrażenie, że ma takie cechy przywódcze, że widać, że jakby jak oglądasz, to widzisz, że on próbuje prowadzić tą grę i tak nadaje tempo na mapie. I no co o tym sądzisz? Uważasz, że Czekolad otworzył się trochę? Tak, na pewno mid i top to chyba no, zrobili największy progres, ale też z drugiej strony no to mieli najwięcej, tak jakby jak przyszli do drużyny, to można było ich najwięcej nauczyć i bardzo fajnie, że to zaczęło działać już teraz i taki Szygenda na początku też bardzo mało mówił, a teraz no, potrafi komunikować się bardzo dobrze, więc i Czeko już przestał tak grać troszkę bez mózgu, już bardziej ma przemyślane te decyzje i to, co robi w ogóle na mapie, więc no, na pewno to było widać w tym drugim meczu na Giants, tak? W pierwszym meczu na Giants to oni nas wodzili za nos i ten i nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Na każdym obiektywie byli pierwsi, ale drugi mecz ogarnęliśmy się, komunikacja była lepsza między liniami i dżunglerem. No i to już my przejmowaliśmy te obiektywy, my ich wypychaliśmy z wizji, więc no, tam komunikacja jest dla nas bardzo ważna. I też priolinie wydaje mi się, że mocno nam pomagają, żeby dojść do tego midgame'a. I wtedy już raczej sobie zawsze radzimy. No bo słuchajcie, jakie mieliśmy dyskusje często i Cinkrof, ja z tobą, czy z Woolite'em. No jednak ci midlanerzy historycznie w Polsce to w większości byli mega pasywni zawodnicy. I Czekolad, kiedy on już się pojawił jako ten zawodnik, który aspiruje do tego, żeby być w topce, no to wszyscy byli podjarani tym, że wreszcie koleś, który gra trochę jak świr, wreszcie koleś, który wyciąga jakieś agresywne te postacie i tak dalej. No ale wiadomo, jak wchodzisz do drużyny na pewnym poziomie, to jakaś tam dyscyplina taktyczna też wchodzi. I tak jak mówisz, dużo ważniejsze staje się to, żeby on był troszkę mniej szalony do pewnego stopnia, troszkę bardziej właśnie zrównoważony, mądrzejszy na temat gry, kiedy może, a kiedy nie może, tak? Bo często ci midlanerzy szaleni błyszczą, bo coinflipują dużo, a dlatego, że są lepsi mechanicznie, to wychodzi. Ale właśnie względem Czekolada myślę, że nie tylko ja, a też Cinkrof mieliśmy duże nadzieje, że będzie tym agresywnym midem wreszcie, tak? Bo jednak, umówmy się, Matiemu też super siadła meta, tak? Gdybyśmy w tej sytuacji mieli Irelię, Akali, metę i tak dalej, myślę, że Mati wyglądałby dużo gorzej niż w momencie, kiedy trzy najsilniejsze postacie w mecie to jest Azir, Korki i Zoe. No kurde, to jest dream come true dla niego, nie? A mam wrażenie, że pod tym względem Czekolad mógłby być bardziej się zaadoptować, nie? Wydaje mi się, że jeszcze dużo nie pokazaliśmy z tych lepszych pików i też jak teraz zaczęliśmy pikować tą Syndrę, to było widać, że no fajnie się gra, tak, niż tym Korasem czy Azirem. No i na pewno jak będziemy grać na Maus, no to nie będziemy se chillować i grać pod outsk, ale wydaje mi się, że zmaczujemy ich piki, no bo oni nas po prostu spaniszują, nie? A jaki masz plan? Chciałbyś na przykład zbanować jakieś, nie wiem, znaczy... Wcześniej chyba. Tak. Czy tak, okej. Czy boisz się Akali lidera? To jest tylko to pytanie, bo Akali jest turbo broken i Laker zawsze mówi, że się nie da grać. Mówi, że po prostu nie da się grać w Akali, tym bardziej w lidera Akali. Ale Szygenda udowodnił. To chyba lepsze pytanie jest, czy... dostał parę fragów early, to nie wiem, czy tutaj jest takie... Lepsze pytanie to jest, czy oni się boją naszej Akali. Myślę, że nie. Okej. Możemy zaprosić. Czy wiesz, taki człowiek jak lider, to i się zapytamy. Jak lider, to się niczego nie boi chyba taki, bo to w końcu jest liderem, nie pozwala. No, co jest liderem? Dobra, lidera nie. No. Mogę ostatnie zdanie do tego lidera. Dawaj. Mi się wydaje, że na lidera gra się niewygodnie, bo on ma te herosy, którymi wchodzi do głowy typom z enemy drużyny, wiesz, Irelia, jakieś Yasuo, tego typu rzeczy, musisz też pamiętać o tym Gragasie, jakimś tak dalej, to są, taki lider jest bardzo groźny dla drużyny przeciwnej, bo on wchodzi do łba typom, którzy są mniej, wiesz, tacy alfa, że się tak wyrażę, jak można w ogóle to tak nazwać, i często wymusza się bany po prostu, nie, tego typu i myślę, że taki lider to jest też przewaga po prostu w drafcie dla ciebie, bo jednak, wiesz, spróbujesz... Wyobraź sobie BO3, zostawiasz Irelię, typ cię rucha jak chce, co robisz na cennej grze? Irelia nie ma problemem, no zajebiście, ty mi się rucha jak chciał, no i co? Taki chłopaczek trafi na lepszą drużynę i on jest bardziej problemem. Ale co z tego, jak wyrucha twoją drużynę, nie ma znaczenia, że trafi na lepszą drużynę, bo ty przegrasz. Tak, ale jak masz typa, który ma ręce, no to nie wyrucha. Ale teraz słuchajcie, czekajcie, sekunda. Dobry, tak? Bo teraz porozmawiajmy o tym, co się stało rok temu. Zresztą lider wtedy grał w Misfits Premier, tak? I się też ludzie śmiali, że gościu gra tylko Irelią. I uwaga, ja miałem teraz Dosa w swojej drużynie, który był w drużynie, na którą grało Misfits w finałach, tak? Czyli na SK. I oni właśnie mówili dokładnie to, co wy mówicie. Oni wtedy
podczas tej serii mówili, że nie jest problemem jego Irelia, chociaż cały czas na nią przegrywali. Wyobraźcie sobie, że w całych playoffach lider rok temu grał tylko Irelią. Wszystkie gry. I ani razu nie dostał mana. No i zawsze ją dostał. To są po prostu debile, które nie przeanalizowały drużyny, gracza. I no nie wiem, no według mnie to straszny błąd. Ty no niby debile, ale w decydującym meczu w zeszłym roku to was wyeliminowali, nie? Więc... No, czym grał? On Zedem chyba wtedy grał. Tak, Zedem mi się chciał cały czas na split pushu. Jakiś split push, no. Ej, trudno się do ciebie grali. Chłopak w Polsacie pracuje tylko tego anime chyba, co? Możemy się przyjechać. Ale, Delor! Ty jesteś taki zabawny, ale jak nie masz co powiedzieć, to się zawsze do kogoś przypierdolisz. To jest jedyna rzecz, w której jesteś dobry. Taki z siebie trener. Na scrimach, jak ci zawodnicy nie domagają, to też pewnie im powiesz, dobra Matisław, bo się opierdalasz najprawdopodobniej, zagraj lepiej. Taki z siebie trener. Wkopiję na scrimach, to co nam mało. Właśnie płynnie przeszliśmy do drugiego etapu, który bym chciał poruszyć i mam właśnie do ciebie Paweł pytanie, jako do naszego gościa. Co robisz takiego, co ci, co na przykład Hachi, właśnie Veggie, Shikes nie robili, ponieważ często o tym wspominałeś się prywatnie na streamach, wszędzie, że masz tą przewagę, że ty kiedyś byłeś graczem. Byłeś graczem na wysokim poziomie. I chciałbym, żebyś to takie by rozwinął. No, nie przesadzał. No i wiesz, że trzeba im podawać wodę do meczu. Jakby... Więc ma taką panagę. Okej, Olek. Jezu, spokój się tam, bo na midzie zginiesz jeszcze raz. Dobra, serwer do Minecrafta im postawił. Ale nie wiesz, bo. Ale Valoranta pogram. Valoranta pogram, wiesz, pogadamy, tam powiem, że poklepię w kamieniu, ale nie no. Mi się wydaje, że szczerze powiem z perspektywy czasu, uważam, że wiesz, ludzie mówią, że to teraz co my mamy, wiesz, to kiki i tak dalej, to jest taki trochę samograj, ale. Samograj samograjem, ale to też trzeba umieć, kurwa, jakoś jednak poradzić z tym. Ja uważam, że sobie nie daję rady aktualnie, szczerze. Wydaje mi się, że na pewno są rzeczy i jakby sfery, w których mógłbym dużo więcej robić i dużo lepiej sobie radzić z tym, ale uważam, że bardzo mało ludzi byłoby w stanie cokolwiek tutaj zrobić, bo powiem szczerze, to nie są gracze, wiesz, którzy grają wczoraj, to nie są gracze, którzy powiedzą, że no masz rację i koniec, wiesz. Są gracze, którzy będą z tobą polemizować i dyskutować i tak dalej, którzy też mają swoje przekonania wieloletnie budowane i to wszystko jest dużo trudniejsze niż się ludziom wydaje, natomiast ja bardzo ich lubię i uważam, że to była najlepsza decyzja aktualnie mojego ostatniego, nie wiem, no na pewno roku, nie? Przejście na Facebooka nie było idealną decyzją, ale tutaj na pewno było spoko decyzją, myślę, że tak. Ale ty chyba też masz takich zawodników, którzy są bardzo głodni tego zwycięstwa i jakby, no nie wiem, no Szlatan wie o tym, że... Szlatan wie o tym, że pewnie za rok będzie w Lecu, tak? Więc on tutaj musi się pokazać, póki tak samo już, to już jest ten wiek, w którym... No też musi coś udowodnić, nie? Więc tak, myślę, że fajnie trafiłeś. Patrzy w ogóle akurat. Czy Puki musi coś więcej, bo chodzi o to, że kiedy Puki chciał tak naprawdę grać za granicą, bo to jest w ogóle rzecz, która się ciągnie już dawno, ale czy on musi coś więcej udowadniać? W Polsce prawie wszystko osiągnął w Polsce. Jeżeli chce grać za granicą, o czym być może po prostu nie wiem, bo jest taka opcja, to wtedy jasne. Ale jeżeli chce dalej grać tylko w Polsce... Był taki wywiad, którym zadali mu to pytanie i powiedział, że... On kiedyś nie chciał. On kiedyś nie chciał grać za granicą, ale czytałem chyba jakiś wywiad z pół roku temu, gdzie się wypowiadał, że w sumie jakby się pojawiła jakaś oferta, to by zobaczył. Nie wiem, na ile się to zmieniło i na ile dobrze. Oj, to Puki LC. Ale ja myślę, że Puki też bardzo dojrzał jako zawodnik przez te ostatnie 2-3 lata i naprawdę on teraz jest w takim totalnym piku, że jest w stanie powalczyć o tego slota w Lecu według mnie. No wiek nie ma znaczenia. To jest... Ja bym też powiedział coś takiego. Słuchajcie, może i Puki jest... Tam Marin też miał 28 lat, czy coś koło tego, nie? Jak? No. Puki jest długo na tej scenie i tak dalej, ale moim zdaniem... Popatrzcie chociażby na Twittera, nie? Gościu ewidentnie się cieszy tym hype'em i tymi zwycięstwami. Myślę, że on nie poznał wcześniej takich sukcesów w europejskich rozgrywkach, a teraz cały Twitter spamuje w jego zdjęcie, ustawiają sobie ludzie to na profilowe, jest Puki Kozak i widać, że on się tym cieszy, pisze ha, 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 XD, XD, XD. Wiecie, i myślę, że to napędza. Jak już się jest raz w takim miejscu, chce się tam być też w następnym splicie i w kolejnym, więc ja myślę, że to super działa na Pukiego. To jest tak, jak ja się zgadzam z tym, że to jest jego pik, nie? Halo, polityka. Napad robiłem przed tym. Po Twitch-chatowców, jadą. Po Weebów jadą, Sidvan, słuchaj. Czyli dobra, idę tam do ciebie, siedź tam! Do Poznania. Jestem kwarantanna. Póki to jest przykład ziomeczka, który pewnie będzie grał jeszcze przez 10 lat, jak gra będzie żywa i będzie dalej mieć fan z tego i to jest najważniejsze. Nie trzeba też zawsze chcieć iść do Leca za wszelką cenę, bo jak komuś to nie odpowiada i
to też szanuję takie nastawienie. No, też mi się wydaje, że cała ta otoczka wokół wieku, że jeśli ktoś ma 17 lat i jest jakimś talentem, to jest young talent, zajebiście i tak dalej, że na przykład jak ktoś ma 22 lata, nie no, to za stary jesteś, że już nie możesz wejść do lat, nie możesz być luki i tak dalej, tego, że to jest strasznie słaby i nieprawdziwy. A to nie wynika to tego, chyba lepiej, że... jak ktoś jest emocjonalnie dojrzalszy, nie? Moim zdaniem. No dobra, ale to nie zależy od tego. Ja myślę, że to chodzi o to, czy gracz da się jeszcze trochę bardziej rozwinąć. W sensie, wiesz, na przykład większość ludzi wkręca im się, że jak to koleś ma, nie wiem, 24-25 lat i gra te parę lat, to jakiś sufit osiągnął. To słowo, w ogóle nie lubię tego słowa, jakiś sufit. Kurwa, chłop osiągnął, nie wiem, co to w ogóle. No okej, okay, no powiedzmy, że to jest ładne słowo, ładne określenie, ale ja myślę, że bardzo dużo zależy od też warunków, w jakich ludzie trenują, bo byłem w teamach, gdzie ludzie mieli wyjebane i byłem w teamach, gdzie ludzie nie mieli wyjebane i tam, gdzie ktoś nie miał wyjebane, to aż głupio było nie grać, aż głupio było się opierdalać, naprawdę. I myślę, że to też chodzi po prostu o jakby o strukturę tego wszystkiego, jak się pracuje i tak dalej, no po prostu. Nie no, ale też w kwestii wieku, zauważcie, że jak e-sport był młody, no to teoretycznie ile osób się tym interesowało? W sensie to, że jakby jest niszczona jakaś tam legenda na temat tego, że gracz jest za stary, to jest też kwestia tego, że e-sport postępuje. Im więcej będzie lat miał e-sport, tym powiedzmy będzie coraz więcej przypadków, że zawodnicy mający, nie wiem, 30 lat grają na Worldsach na przykład. Tylko też jest pytanie, kiedy chcesz siedzieć w gaming house z 10 mężczyznami? No, jak masz 18 lat, czy jak masz 25? Bo jak masz 25, to już być może z dziewczyną chciałbyś pomieszkać, tylko, czy to ale jest niekoniecznie... Ale to jest... Według mnie to jest chore wręcz, że to jest jesteś zamknięty w chowie klatkowym jak jakieś kury i masz kurwa grać cały dzień i jeszcze potem przegrasz to elo, no nie masz w ogóle czasu na nic. No. Ale to już się chyba zmieniło. Wiem, że Movistar ma swoje apartamenty i jeżdżą tylko do biura. Ty też chyba, Ulight, mieszkasz u siebie, tak? W sensie w mieszkaniu też tylko do biura jeździsz. I w Berlinie też większość... W Berlinie też większość osób... Mają normalnie GTA, nie? No tak, G2 ale tak, nie ale jest tak, jeszcze, że każdy gracz wynajmuje sobie mieszkanie, jest to chyba jakieś 5% pewnie puli graczy. Większość to są po prostu powpychani pomieszkania po trójkę, żeby tam spali i potem macie swoje biuro tutaj i jeździcie sobie do biura. No, mając no tak, ale to jest twoja decyzja, czy chcesz wydać te pieniądze, które zarabiasz. Tak. Bo wydaje mi się, że większość graczy po prostu griduje, no nie oszukujmy się. Mają za darmo mieszkanie, to wjechaje, to... i tak dalej, więc co? Ej, ja nie wydaję wam się uwagi, bo wy jesteście starsi trochę, dlatego tak gadacie, ale ja serio uważam, że jak ja bym był coachem, miał robić drużynę i miałbym możliwości na GH, to zamknąłbym tam młodych graczy, bo to są, patrzcie, pamiętacie jak byliście pierwszy raz w gaming house, stary, kurwa, pierwsze mieszkanie poza domem, wiesz, kurwa, pranie trzeba zrobić, a może nam typiara zrobi pranie, która tu pracuje, wiesz, to wszystko się tak nakręcało i mi się wydaje, że zamykanie typów w GH jest dobre, jeżeli oni są dość młodzi, ale im masz starszych graczy, tym izolacja dużo negatywniej wpływa na drużynę, tak. Bo po prostu no, ludzie też mają, wiesz, swoje życie, swoje rzeczy i tak dalej, wiesz, no i tyle, no takie jest moje zdanie. Chociaż ja nie wiem, jak na przykład wygląda w takich topowych drużynach, ja też nie wiem, jak wygląda na przykład, wiesz, w Azji, w LPL-u czy gdzieś, jak to tam wygląda. Wiem, że Dwayne B tylko ma żonę, chociaż ci Azjaci generalnie chyba szybko się żenią dość w sumie. No, jak ma żonę, nie to chyba raczej nie siedzi w nią w GH. No ale właśnie pytanie, czy siedzi w GH cały czas, czy nie wiem, czy mieszka i przychodzi do pracy. Powiem ci, że moje pierwsze wrażenia były strasznie negatywne, bo wiem, że ludzie śmierdzieli, nie? W sensie co pamiętam, więc nie wiem, czy to było takie... Ale dobra, okej. Spoko. A czekaj, kto śmierdział? Nie mogę powiedzieć, ale tak było. No, ludzie w wieku, wieku 18 lat. Ludzie w wieku 18 lat nie wiedzą, że jest takie coś, jak mycie. No nie wiem, swoich części ciała, no co mogę powiedzieć. No, ej, mogę się kojarzyć, to nie jest. A czy ja byłem w twoim pierwszym GH? A czy ja byłem przez 3 tygodnie najpierw w Hiszpanii, w takim, powiedzmy, w bootcampie, na bootcampie z Penguins Mafia i no powiem wam tak, nie było czasami kolorowo. No czasami tak, nie było kolorowo, wchodzisz do pokoju, zajebane wszystko, skarpety śmierdzą, już pewnie z 2 tygodnie leżą, no co mam powiedzieć. A jeszcze jest gridera na pranie, bo trzeba kupić jakiś płyn do tego, więc jest gridera na pranie, tak, to tak. No kurwa, co mam wam powiedzieć, takie są realia.
Albo jak ktoś ci podwędzi skarpetki, tak co chwilę to robi. Co? To uczucie. Skarpetkami to jest tragedia. Ja tyle skarpetek straciłem w tych gaming house'ach, że to jest... Że skarpetkę to podchodzi. Ja byłem w Kingiem człowiekiem, który zamawiał jedzenie wszystkim. Wiesz, ile kurwa pieniędzy straciłem na tym? O, to może Adrian. Adrian też robiłeś, Pawko. Adrian był moim ojcem. Adrian, naprawdę szacun dla ciebie co tydzień. Ja jestem sugar daddy e-sportu w ogóle. Ja naprawdę, Adrian, najlepsze jedzenie, najlepsze dziewczyny, wszystko załatwiam. Najlepsze alkohol. Najlepsze bary w Warszawie. Tak jest. Ty, a tak mi się teraz... Synchro, czy na deser nie tiramisu? Ale... To nie jest tak, Cinkrow, że ty ostatnio pisałeś na Twitterze, że coś tam planie zacząłeś robić sam? Nie, nie, ktoś... ja wziąłem 30 par skarpetek i majtek, żeby mieć po prostu każdego dnia, żeby tego nie prać. I myślę, że to jest dobre, ekonomiczne, ale VSG... Jest to jakieś wyjście, no. Sponsorem, znaczy VSG sponsorem jest... tam jakaś firma odpowiadająca za pralki, więc tam pralki też Whirlpool. Były za darmo, nie grindował. Ale miałem niedawno sytuację, gdzie... Była griderka, jeśli chodzi o pranie. I to nie są tanie rzeczy, powiem wam. To nie są tanie rzeczy i niektórzy ludzie gridowali. A tu 30 zł, tutaj 20, ale ja wiesz o co chodzi. Ale wiesz o co chodzi. Dobra, słuchajcie, była taka sytuacja, że niekiedy gracze próbowali... zobaczymy co się stanie, jak powiem. Ale były takie sytuacje, że w ogóle... Używali tego jako takiego motywatora czasem w organizacji, na zasadzie, że jak tam wszystko będzie git, to możemy tym razem zapłacić za wasze pranie. Za darmo! I gracze byli tacy, ło, lecimy! Będzie pranie! Kurde, teraz to już nie będzie, że to zmiana... Zagrane trzy mecze z rzędu był taki hype, jak było pranie darmowe. Co? Dobra, my tutaj o pranie, wiesz, gracze to biedaki, a tu wiesz, dwóch streamerów, youtuberów wielkich siedzi, chłopy pewnie mają pięciu ludzi od prania, kurwa, gaci, obsrani, a my tu się zupełnie no nie, ale to są profesjonalne organizacje, no jak to jest możliwe, że tak to wygląda, chłopaki, to chyba nie jest możliwe. Nie no, jak nie masz takich młodych graczy, to... Jest. To ja pamiętam, miałem ziomka tam rok temu w drużynie, który nie wiedział, jak się wypłaca pieniądze z bankomatu, więc o czym my tu mówimy, nie? On w słowie pytał, jak to się robi. No ja miałem ziomka. Ej, dobra, w drużynie, teraz w tym wiedział... momencie. Czekaj, to naprawdę... powiem coś, Sylwan. Dobra, dawaj. Sekundę. Ja miałem ziomka w drużynie, który nie wiedział, jak wyłączyć komputer i grał po 17 godzin dziennie, po czym szedł do biura i grał kolejne 16 czy 17. Bo w domu stary tak... mu wyłączał, tak? I tak było przez cały tydzień, nie? Aż w końcu gościu upadł. No co mogę powiedzieć? Nie, od drugiej się sam wyłączał. Ale naprawdę z jednym Twitterze. Prawdę napisał w takim wypadku Stark na Twitterze, że za swoją jedną parę butów mógłby spokojnie organizację sportową założyć. To by miało teraz sens. No, myślę, że to jest jeszcze taki temat do poruszenia, ale tak zupełnie szczerze, jeszcze to naprawdę nie jest żart. Już miałem sytuację taką w przyszłości, że jak pracowałem z drużyną, był jeden taki gracz, który właśnie wolał zagrać jedną więcej grę soloki niż wziąć prysznic i generalnie był to mega problem, bo nawet jak się mu zwracało uwagę, żeby wziął prysznic, bo jebie od niego, to nie chciał tego, on mówił, nie no, ja się myłem przecież, no oczywiście, że się myłem, nie? I gracze wyszli z takim counterplayem, że się zamykali w gaming roomie i jak ktoś wchodził, to krzyczeli na niego, nie otwieraj, bo nos się już przyzwyczaił, a jak wpuścisz świeże powietrze, to znowu nie będzie się dało oddychać. I w końcu któregoś razu przyszedł general manager i powiedział, wypierdalaj z biura, idź się wykąp, bo tak jebie, że się nie da grać, naprawdę, więc i wtedy się zaczął myć, więc to... Ja mam tylko pytanie, czy to było w Toici, czy nie? Ja nie będę mówił. No, ja miałem sytuację, w której... Ja nie zdradzę tego sekretu. Adrian, ja miałem sytuację, w której ziomkowi skończył się szampon, bo mieliśmy tą samą łazienkę i mydło i dopiero po dwóch tygodniach to zgłosił, bo powiedział, że nie wie, gdzie to kupić, nie? Więc no nie wiem, przez dwa tygodnie się nie myć to jest trochę przesada i tak. Miałem szczęście, że mieliśmy inny pokój, bo naprawdę byłaby tragedia, no ale no co mam powiedzieć, tak jest esport. Dobra, możemy się indziej, no bez temat. Koniec, nie? Przewałkowaliśmy ten temat. Ale okej, okay, no to kończąc ten temat, to słuchajcie, wy myślicie, że coach to jest właśnie taki mastermind, który tłumaczy jakieś super zaawansowane koncepty na temat gry. Czasami praca coacha to jest powiedzenie komuś, żeby się wymył na przykład, to jest żeby się przebrał. To jest bycie ojcem czasami, no. Naprawdę. To taka opiekunka.
nauka trochę. A to często chyba się słyszy, nie? Że trochę wychowują po prostu graczy, prawda? To jest bardzo prawda. Jeszcze są ludzie naprawdę, którzy świeżo z domów po prostu trafiają do teamów e-sportowych i naprawdę nic nie potrafią, nie? Tak, że trzeba naprawdę pomagać z najprostszymi rzeczami. Każdy team zaczyna się od ustawiania pralki. Ja zresztą pokazać trzeba chłopakom, jak się pralkę ustawia. Ej, dobra, ale to nie jest łatwe, umówmy się. Gdzie się znosi talerz brudny, kurwa, tak? Ten jest ciekawy temat. No jak to się jak na biurko, nie? Wiesz, to ten, jak w Kinguin, to była taka osoba, co po prostu kładła na ziemię talerz, żeby sprzątała ta pani Agnieszka. Tak, ale to czasami ludzie tak robią, bo oni myślą, że są, wiecie, oni myślą, że są 2000 IQ i jak im się nie chce włożyć do zmywarki, to robią tylko jedną rzecz. Albo kładą komuś innemu na biurko, albo w neutralne miejsce i wtedy po prostu zapominają, że to kiedykolwiek należało do nich, nie? I potem jest tak, co, czyj to talerz? No nie mój, nie mój, nie? Będzie leżał talerz i ktoś musi przyjść go posprzątać. U mnie BSG zmywarkę Hachi razem. Przecież to nieskończone ilości razy. Tak, ty byłeś od zmywarki właśnie najlepszy, tak. Pamiętam. O, jak tak dobrze, było. Rano grałem zmywarkę. Jak dobrze, dobra, ale słuchajcie, nie idźmy dalej do zamawiania wody. Tematy no. Niebezpieczne. Kasztelan, przerwij temat. Ja mam pytanie do ciebie, Ulej, trochę skaczemy, ale mam pytanie do ciebie po pierwszego tygodnia, a po sytuacji, kiedy się po prostu dałeś wyłapać, ponieważ jeszcze skończę mi... Abstrahując absolutnie od tej całej otoczki, że haha, Ulej dał się złapać czy coś, to jest swoją zajebistą zaletą to, że grasz agresywnie i tak dalej, ale mi się tak szczerze wydaje, że to jest twój największy problem aktualnie, że grasz zajebiście, ale jest kurwa, na przykład jak na Giants, jak od Siona padłeś i przeszkodowałeś ściany, albo tutaj jakieś do przodu z Realkiem, nie masz wrażenia, że to cię w pewnym stopniu jakoś powstrzymuje trochę? No wiadomo, w perfekcyjnym świecie to najlepiej jakbym miał zero desek, ale też jestem człowiekiem i wydaje mi się, że takie fejle, z moim stylem gry, takie rzeczy się będą mi zdarzać częściej niż innym i prawdopodobnie tego stylu nie zmienię, ale często też są takie rzeczy, których wy nie wiecie, które na przykład ktoś coś skomunikował w drużynie. Ja tak zrobiłem, ale tego nie widać z zewnątrz, więc nie widać, ja nie mogę powiedzieć, ej, bo ta osoba mi powiedziała, żebym to zrobił, ale no po prostu nie chcę się tłumaczyć, wyjebane mam w to, bo wiem, że nawet jak zagram 10-0 grę, ale nie wiem, nie zaschituję kanona, to ktoś powie, halu, ulej to gówno, nie umie kanona zaschitować. A ja powiem ci, że wolę mieć takiego gracza jak Ulej w drużynie, niż typa, który będzie kleił pizdę pod towerem i nie zada damage'a, nawet jak go sfiduję i zrobię mu 10 ganków. No, naprawdę. Ja szczerze, ja już nie mogę o tym myśleć, jakby tyle razy mi się wchodziło do bani, takie rzeczy wchodziły do bani już za czasów roka. Przepraszam, to mnie tylko blokowało bardziej, że grałem jeszcze gorzej, jak myślałem o tym, więc ja teraz nie myślę o tym. Ja mam zalone na to, co ludzie piszą na czacie i tak jakby z mojej perspektywy im mniej wiem, co ludzie pisali na czacie, tym lepiej. Ja patrzę po prostu z mojej perspektywy, dobra, tu zjebałem, to muszę poprawić, ale no nigdy nie mam tak, że o nie, przestańcie mi wyzywać coś tam, że wchodzi mi to do głowy jakoś. Czy coś takiego, nie? Mam pytanie do hosta. Tanie... Czy będziemy pokazywać fejl z Mighty Pinkrofa też? Czy... nie ma tego, nie, ale chodziło, że mi chodziło totalnie abstrahując od tego, co czas pisze, czy czat pisze, że Ulet jest zajebisty, tak. czy coś źle robi, po prostu odniosłem takie wrażenie, że grałeś zajebiście, ale masz czasami takie, że grasz zajebiście i jesteś no, na pewno w top 3, top 2, top 1 ADC na Eumy, ale ci się właśnie starzeją takie fejle, które no zdarzają się częściej niż po prostu inne. Tak totalnie niezależnie od czatu po prostu miałem takie wrażenie. A czy zdarza się to tak często? Ja myślę, że to wcale tak się nie zdarza często. Ludzie wydaje, że ludzie to zdają. Ludzie naprawdę bardzo zwracają uwagę po prostu na to. No, bo ludzie nikt nie zwraca uwagi, jak ktoś inny popełni błąd, tylko jak Ulej to zrobi. To jest prawda, po prostu chodzi o to, że ludzie już tylko patrzą na to, w moim przypadku, nie mówię, że to się nie zdarza, nie? Każdy ma takie błędy, tylko tak jakby... Wyobraźcie sobie, że ja bym odjebał tą paczkę w ćwierć, czy tam w grze na szalkę. Co by się stało, jak ja bym spaczkował pod Nexus? No przecież już bym chyba tutaj nie grał w grę komputerową. Karierę nie miał. Bym podawał cheeseburgery. Larsen spaczkował. Mogliście wygrać, tak? Larsen spaczkował. No, no Larsen nie grał. Nie, nie byłoby się w serii, byłoby 2-1, nie? Zamiast 1-2. Aha, 2-1, okej. Ale to 2-1, potem 2-2. Po prostu, żeby uświadomić ludziom, jak bardzo potrafimy się stunelować. Jak ja często się porównuję do takiego przykładu. Każdy zna Rasiaka w
piłce nożnej, nie? Jak ja byłem mały, to zawsze po prostu się śmiałem, że to jest drewno. Mimo, że nawet meczu nie oglądałem, to każdy spamował, że Rasiak jest drewnem. I po prostu tak wchodzi to każdemu do bani i potem tylko patrzysz, co Rasiak tu odpierdoli, jakie podanie słabe zrobi. Tylko na to po prostu, przez cały mecz patrzysz w jego... A on był jeden z lepszych napastników polskich. No tak, ale to teraz musiał z innej perspektywy. Ale to tak i tak Paweł Pruski odniósł sukces, bo to nie jest tak, że to tylko Rasiak w Polsce. Nie, Paweł Pruski był Rasiakiem w całej Europie. Była sytuacja, że Ulajt wrócił do LEC i nawet kasterzy traktowali go mniej więcej w ten sposób. Ulajt mógł zajebiście zagrać i to było takie, on tak zagrał? Szok? Ja miałem rozmowę z kasterami w Lecu, bo to już jakby przekroczyło moje jakby limity pozostawiania tego samego sobie. Jak widziałem, że nie wiem, rozmawiałem... Przed mówię, że masz wyjebane. Tak, to... ale jak są to osoby opiniotwórcze, to zmienia trochę... Słuchajcie, Czekajcie. Dlaczego to jest ważne? Bo wyobraźcie sobie to, dzisiaj nawet odpaliłem mecz jeden Ulajta na streamie, który właśnie komentatorzy gadali po angielsku. On tam... faktycznie został wyłapany przez trundla, który na niego leciał z 1000 movement speeda i od razu mówią, że Ulajt dał się wyłapać, ale w sumie wyłapać się i Ulajt to już są słowa zamienne właściwie, nie? I problem polega na tym, że uwierzcie mi, mnóstwo teamów w Europie jest budowanych przez totalnie tępych menadżerów i mówię to bez beki, naprawdę tak jest. I jeśli taki gościu sobie ogląda ten cast i taki gościu słyszy co grę, że Ulajt się daje wyłapać jak debil, to realnie wpływa na jego sytuację, na jego karierę i na wszystko, co może zrobić właściwie. Dlatego z tym trzeba walczyć, jeśli to jest osoba opiniotwórcza. Jeśli fan mu napisze na Twitchacie, chujowo daje się łapać, to ma to w dupie. Ale jeśli to jest gościu, który faktycznie kreuje opinię i może wpłynąć na to, czy on dostanie oferty, czy nie, no to trzeba się spiąć, no. A ja miałem sytuację, był taki play, gdzie zabiłem Sivirką Vipo. Nie wiem, czy ktoś pamięta, Rengara chyba. No ja pamiętam Rengara, no. I tam, you get flexed on by Ulajt, ha ha ha, takie było powiedzone, nie? Jak tak, napisałem... Ja napisałem, o co kurwa wam chodzi. Ja tu wróciłem do Leca po 4 latach, gdzie tyrałem się po jakichś polskich ligach, tak po Ultralidze, po Challenger Series, 3 razy nie trafi... Kolego, nie wyzywaj. Ze mną grał! Nie mówiłem tylko ofensywnie, nie mówiłem tylko ofensywnie. Widzę, że chcesz kurwa... O, tak Ulajt powiedział, 3 lata z Delordem grałem, a wy nie doceniliście tego. 3 lata z Delordem. W końcu z Wanderę pograłem. Chodziło mi o ofensywnie. Skończyć. Chodziło mi o to, o czas zainwestowany, gdzie grałem w Challenger Series, tych niższych rozgrywkach, gdzie dużo graczy nie pozwoliłoby sobie na taki spadek i by po prostu skończyli to wszystko już. Dobra, jak tyle raz gram w Challenger Series, to not worth it. Ale ja chciałem dalej kontynuować tą przygodę. Wróciłem do Leca, po czym jak robię coś dobrego, to ktoś się śmieje, jak myśli o Kogmawie z 2015 roku. No to jest takie spłynięcie mi w twarz i można... zupełnie inną narrację promować z moją osobą, że powrót do Leca po 4 latach, czy zrobiłem top 4 w całym splicie, tak? Przypominam, że ja byłem w grupie AD Carry, gdzie był Upset, ja, Perks i Rekles. To była top 4 tego splitu, AD Carry. Więc... A ja mam pytanie, Ulajt, jak skończysz? No, nie wiem, czy skończysz. No mów. Myślałeś o zmianie niku przed dołączeniem do Leca? Jak wiedziałeś, że maszowkę z Leca nie... Czy to nie byłoby lepsze po prostu zostawić tą przeszłość i odciąć się od tego? Ciekawy pomysł. Nie wiem w sumie, to jest taki duży krok. Bo jednak ludzie już nie pamiętają, nawet nie pamiętam jak on miał Torę, jak on miał. Norskerem. On był sporym Interem i co? Pamiętaj też o tym, że poza wszystkimi, sorry, się tutaj wetnę, ale poza wszystkimi negatywnymi rzeczami, które możesz zostawić ze sobą, zmieniając ich, tak naprawdę zaczynasz budować nową markę. Więc jesteś w stanie się odciąć, ale jeśli twoja marka jest słaba, jaki sens Związania tej marki? Jasne, że jak szedł do LEC Ulajt, to najlepiej, żeby jego marka... Nie chodzi o markę fanów, tylko jemu chodzi o casterów i o tych ludzi, którzy są, w tej branży. Ale ci casterzy, to nie jest tak, że casterzy, żeby zobaczyć, Ulajt by sobie zmienił nick na Maciek 15 i who is this, Maciek 15, we don't know this guy. No nie, ale jednak w głowie to może będzie jakaś inna narracja, nie wiesz jak zareagują. Nikt by nie pisał Ulajt, tylko z innym nickiem, moim zdaniem na przykład, albo dużo mniej. Są pewne ładne kojarzenia od razu. Wydaje mi się, że... Ja miałem taką sytuację, ja teraz rozmawiałem z Cutie przed tym, o tym, poczekaj. Cutie, czyli Behave, nie? I Behave właśnie powiedział, że on grał kiedyś na początku kariery jeszcze jako ten Toxic z Finem w drużynie. I potem lata później znowu wylądowali razem w drużynie i Finn do samego końca nie wiedział przykładowo, że to jest Cutie, tak? Dopiero na TeamSpeaku się zorientował, że to jest ten sam koleś, nie? Ale czy to pomaga przy kasterach? Chyba nie, bo oni będą wiedzieli, nie?
To jest ich kwestia, ich podejścia. Oni chcą być fajni, a takie rzeczy, oni to powiedzą i leci XD na czacie i lecą lajki na Twitterze, więc... A tak, i narracja ich jest promowana, łok. Tak, to... słuchajcie, panowie, no to jest prawda. To jest prawda, jako przedstawiciel tej zawsze złowieszczej rasy, jaką jest caster w e-sporcie, no za każdym razem będziemy wyciągali takie rzeczy, no. Po prostu. Będziemy przypominali, że Norskere... Ofiarą żadnych komentarzy. To gracze są naszą ofiarą. To gracze są naszą no właśnie, dlatego się pytam u Lighta, czy uważasz, że jest ofiarą? W pewnym stopniu. Jeśli chodzi o czasy Rokat, to sobie zasłużyłem na te rzeczy, więc tak jakby ciężko się od tego odciąć. Ale co było w Rokat, powinno zostać w Rokat, tak? Tak jest, ale ludzie. No może, wydaje mi się, że zmiana niku to byłby jakiś sposób, ale stracę tak jakby rozpoznawalność w Polsce. Wydaje mi się, że dosyć dużo mam. Wydaje mi się, że to jest takie ryzykowne. Myślisz, że nikt by zmienił te memy? Nie, ale nikt tego nie wie, ale wydaje mi się, że na pewno. No właśnie. W jakimś stopniu, ale to jest bez. Tak jakby. Ja nie chcę pokazywać, że to, że jakby czat lubi spamować, to jakoś mnie rusza, bo ja tylko bardziej mi zależy na tym, żeby ludzie, z którymi gram, mnie szanowali i nie. Jakby nie mieli tego w głowie, że ja pierdolę, mam Ulight, on mi zaraz padnie w drużynie w teamfajcie, więc. No, jakby nigdy nie miałem takiego problemu. Ej, no ale chyba tak nie jest teraz. Nie, właśnie ja, jeśli chodzi o moje drużyny i trenerów, z którymi pracowałem, zawsze miałem bardzo dobrą opinię i ludzie mówili, że, znaczy często mnie bronili i często też dostawałem się do takich drużyn Challenger Series tylko przez polecenie innych graczy. Nawet Challenger Series to było już. No nie był lec, po prostu ludzie mówili, nie no, może tego młodego weźmiemy zamiast Ulighta, a tam... Pamiętam, chyba to było w Denial, mówili, nie no, Ulight jest zajebisty, my chcemy grać z nim. No i tak jakby takim sposobem często miałem łatwiej, że gracze mnie bardzo szanowali. Ale też właśnie wyobraźcie sobie to, jak to musi być przejebane. No Ulight, tak jak mówi, 4 lata walczył o to, żeby wrócić do LEC. I chociażby smerfował wszystko, a miał przecież te czasy, kiedy smerfował. Był w Challenger Series, walczył w relegacjach do LEC. W Polsce najwyższe KDA, MVP splitu. Mógł mieć 50 zajebistych gier i zdarzy mu się jedna wyjebka, i to jest ten moment, który ludzie zapamiętują, moment, w którym piszą, w którym jest największa aktywność, w którym każdy chętnie wejdzie na fanpage'a i powie, nie wiem, znowu się wyjebał jak debil, że jak kogo na midzie znowu cosplay robi, tak? I nieważne, jak bardzo by napierdolił przez lata swojego życia, dzień w dzień, i tak dostanie coś takiego prosto w twarz. Ale nie? Panowie, to nie jest znaczy, takie... Teraz niby tak, ale ja bym chciał... Chciałbym przypomnieć jedną rzecz. Sezon zerowy Ultraligi... Ulight odjebał Pentakilla w finale, w piątej mapie, tam swoją drogą, i to chyba było na Pompa Team, tak by the way. Ze mną w dużej mapie potem kładę. Dużo osób to pamięta, to nie jest tak, że pamięta się tylko negatywne rzeczy. Szczerze, coś tam pamiętamy, w Polsce, no. W Polsce to nie jest taki problem, bo w Polsce ja mam jakby bardzo dobre poszanowanie, tak, tak. Ale za granicą jest bardzo źle. I zauważyłem, tak. Że ci nowi gracze, którzy wchodzą, oni jakby nie grali nigdy ze mną w drużynie, oni... podłapują mema i oceniają mnie z góry. Bardzo dużo graczy na solo queue widzę, już ciśnie ze mnie bekę, nawet jeśli nigdy oficjala na mnie nie grali, nigdy jakby nawet nie byli close w osiągnięciach do mnie, ale już mają czelność coś do mnie gadać. Nie? I no to stopujesz frajera w 20 minut i tak. Potem piszesz na czacie S. Prosta sprawa, Paweł. Nie przejmuj się. Dlatego, że słuchajcie, ja też Ulight kiedyś jak szukał teamów, szukał ofert i tak dalej, ja często albo chciałem go wziąć do mojej drużyny, albo go polecałem do innych drużyn. I bardzo często gadając z kimś, kto go nie zna, od razu mówi, nie no, Ulight ma problemy z pozycjonowaniem się i wiesz, i ja wtedy muszę iść na ranta, żeby wytłumaczyć, że to nie jest tak, że to jest jakiś mem, że to się utarło, że to jest łatka. Oni to w dupie mają, bo oni słyszą tą łatkę i oni to zapamiętują i tak to wygląda, dlatego Ulight ma rację, że za granicą jest to duży problem. Ja też nie mówię o Polsce i polskich komentatorach. Wy traktujecie super Ulighta, bo wiadomo, że on no jest kozakiem, tak? I my to widzimy na co dzień. Ale gościu, który włącza i widzi Ulighta raz na pół roku, oglądając go na transmisji EU Masters i znowu słyszy te same memy powtarzane w kółko, to uważam, że Ulight robi dobrze, że z tym walczy, nie? Ale ja myślę, no ja nie wiem, czy, ale ja Pawko na przykład nie zgadzam się z tobą. Uważam, że zmiana niku mogłaby pomóc i jeżeli będą to oddani fani, czy też po prostu twoi fani, no to oni i tak będą z tobą, czy masz ten nick, czy inny. I też z własnego... No bo to, żeby po prostu, no nie wiem, jak ktoś z solo queue nie będzie już kojarzył ciebie, bo zrobiłeś coś, tak? Musi się zainteresować tobą, więc na pewno będziesz dużo osób. I ludziom będzie tak głupio spamować inny nick chyba. No właśnie, lecimy na next temat. Grzesikol? Next temat, a to między innymi też możemy wspomnieć o ostatnich plotkach. Wszystkie te plotki się stały prawdą praktycznie, że Jacktel będzie poza Lecem, znaczy poza Lecem, przynajmniej poza Vitality i będzie zamiast niego grał Labrov. Co ty myślicie? Myślicie, że zobaczymy Jacktela w Polsce, czy może gdzieś indziej?
No o tym laboratorium. Tak, że tam teraz historię, jakiś stream odpala. Historię, że on w każdej drużynie będzie supportować w tym splicie taki hype'owany był chłopaczek. Czy ja osobiście uważam, że Jadstroll jest zajebistym graczem i to jest koleś, którego zawsze będę szanował, wiecie za co, nie za to, że nie wiadomo co tam robi i tak dalej, a typ zajebał tyle gier, że ja nawet nie wiedziałem, że to jest zagrać kurwa gier, naprawdę, to jest koleś tak tytanowy, że po prostu pojebana sytuacja to jest dla mnie. No i co by było, gdyby zobaczcie jedną rzecz. Na Akademii? Ale zobaczcie jedną rzecz, chłop był w AGO, w tym słabym AGO, tym co siedzieli na krzesłach ogrodowych, nie grał nigdzie, grał 20 gier dziennie i się do tego Giants wtedy w Challenger Series dostał i potem oni jakoś zgrindowali i ich Vitality wzięło. Jeszcze Hiszpanię wygrał po drodze. Ej, nie uważacie, że ja trochę, ogólnie cały team Vitality jest trochę ofiarą tego systemu wizowego, generalnie no systemu, który działa poza tak naprawdę jednak rozgrywkami LoL'a, wiesz, oni mieli mieć zupełnie inny roster, oni nawet z tego co mówili, to trenowali rosterem, który miał być, który nie dostał wiz jeszcze. No tak, ja uważam, że trenowali w tym sezonie przez pierwsze tam dwa miesiące, czy trzy nawet. Ja totalnie nie rozumiem, co management odpierdala, że to co, to jest jakaś nowość, że Milica i Opa nie mają wizy, a przede wszystkim Milica? No dla mnie to jest frajerka, kurwa, to jest jakiś news? Już Gambit miało problemy przecież zawsze. Gambit zawsze miał problemy z wizą. Ale to jest zupełnie inny czas. I to było 3 lata temu. No ale to jest problem. Od 3 sezonów jest problem z wizą. Często bagatelizują takie rzeczy i nie sprawdzają, nie robią researchu do przodu, tylko o, zrobi się szybciutko, mamy firmę, wizy. A nagle, o kurde, budzą się, jak już jest za późno i w ogóle ziomek, który nie zagrał ani jednego meczu, tak, ten Mielika, on został wywalony z drużyny. Nie, on jest nadal chyba pod kontraktem. Nie, no chyba jest cały czas. Ale z tego co słyszałem, to ale to chłopaki. No nie zagrał, ale chyba raczej będzie grał w następnym splicie w Vitality. Znaczy no niby miał tą wizę załatwioną już na koniec, ja słyszałem, że są tryouty na mida, wiesz? Słyszałem. Też tak słyszałem. Tak? Ja słyszałem, że oboje, okej, to macie rację pewnie. No tak, ale mam dwóch ziomków, którzy mają tryouty u Vitality, więc... No dobra, to macie rację. Panowie, wy znacie ludzi, a załatwicie mi kurwa choinkę o zapachu jakimś kurwa do samochodu. A do samochodu jak najbardziej. Kadzidło na Boże, na jedzenie. Ale w sensie chodzi mi o to, że dostali wizę oboje i Opa i Milica. Ale też mam wrażenie, że Vitality jako organizacja jest trochę już, nie wiem jak to powiedzieć, no jest tam jakiś po prostu konflikt w środku i też gdyby Jadstroll grał, nie wiem, powiedzmy we Fnatic, to wydaje mi się, że naprawdę prezentowałby się dobrze. Ale zobaczcie w ogóle, jest unlucky też, jeśli chodzi o skład. Ostatnio. Jak Jadstroll został zniszczony, bo tego się nie da inaczej powiedzieć, przez społeczność Atili. Przecież w ogóle tam wszyscy fani dojeżdżali go na każdym możliwym kroku. No ale dlaczego? Dlatego, że Attila miał większy fanbase niż Jadstroll, kurwa. Polacy się powinni napierdalać z Hiszpanami. I tutaj patrzy na siebie Nitro, bo nie czy będziesz rozdarty, wiesz, czy będziesz kurwa koszulkę rozdzierał z flagą Polski, Hiszpanii po jednej, po drugiej stronie. Ale tutaj ja mam wrażenie, że fani Attili, bo wiecie, to jest słowo kontra słowo. No i kurwa, kto ma rację? Czy ja słyszę tego... Zobacz, ja ci powiem jedną rzecz, ogólnie zobacz, Attila był w tym, Attila, on jest ogólnie Portugalczykiem, nie Hiszpanem, ale on już tak długo tam, on już tak długo w tej lidze gra i ludzie go tak lubią, on też płynnie mówi w języku hiszpańskim, więc ludzie go traktują tak naprawdę jak swojego i z racji tego, że Hiszpania no za bardzo nie ma reprezentantów, to oni się łapią, no teraz mieli Razorka, tak dobrze mówię? Tak. I chyba nikogo więcej, więc oni, i też Hiszpanie są tacy, że jak mają swojego gracza, czy XPK, czy kogokolwiek, to oni zawsze, nieważne co by się działo, oni za nim będą stawać murem. No i też Attila. No ale wiesz, jak jeszcze Attila przychodzi na jakiś program hiszpański i mówi, że Jadstroll jest taki, owaki, że on prędzej się powiesi niż z nim będzie grał na nowo, wyśmiewa go i memuje z chłopa, no to mają, wszyscy fani hiszpańscy mają jedną tarczę, w którą napierdalają tymi lotkami, nie? Bo ktoś tutaj powiedział, że to jest słowo kontra słowo, chyba Delord, tak? Z tego co pamiętam? Tylko różnica jest taka, że nikt... Ale czekajcie, różnica jest taka, że nikt w polskich mediach nie napisał czegoś w stylu Attila, chujowa kariera, nie bierzcie go do swojej drużyny. W mediach hiszpańskich tak było. Były normalnie artykuły, w których były nagłówki w stylu poznajcie smutną historię jakiegoś niedołężnego gracza Jadstroll.
Takie rzeczy. No, to trochę dlatego. Nie, no, ale stary, ale to są, ale jednak... to jest zupełnie inny fanbase. To też jest pytanie, kto się Polską przejmie, kto się Polską na rynku przejmie. To prawda. Ale też tam jest zupełnie inna mentalność. Tam naprawdę jest wsparcie dla graczy. Mam wrażenie, że w Polsce jest bardziej dla streamerów. Ludzie wolą wspierać streamerów, co jest zrozumiałe, tak? No, ale tam naprawdę jest fanbase tylko dla graczy. Ja patrzę na Damiana. Damian, ty jest największy. Tak. Co, Damian, wyślesz 100 tysięcy pand, żeby walczyły za Jack Trolla? Chyba się trochę mleko rozlało już, co? Tak mi się wydaje. Zrób im poradnik, jak jebać Attilę. A jak Mediak trzeba to mleko poradnik w OpenZecie. Nie, to ty się to znasz. W 30 sekund nie wychodząc z domu. Ej, Damian, a jakbyś powiedział, że tego, że... Znaczy, jakbyś sobie tego, coś zapalił jakiegoś fat z Attilą i powiedziałbyś tego, żeby przeprosił Jack Trolla? A chwila, czekajcie, już wpadłem na jedną rzecz. Jack Troll teraz robi kanał na YouTubie. Może on właśnie zbiera fanbase po to, żeby się odgryźć Attili później. Musimy pomóc. O, Jack Troll i trzeba to wzmocnić. Tak jest. Trzeba wzmocnić, kurwa, ekipę tam. No, a ten kanał się szeroki będzie. Jack Troll też trochę taki problem po respicie miał, że tacy ludzie jak chyba Weteran na przykład strasznie go cisnęli i to na Twitterze wszędzie to promowali, że Steelbuck jest teraz lepszy. I przez takie rzeczy właśnie teraz prowadza. Przekonuje się. Ale myślimy, że to kiedyś. Ale to się kiedyś zmieni? Będzie większy taki fanbase, myślicie, w Polsce, taki oddany fanbase? Chyba, że to gracze muszą bardziej zadbać. To jest trudne. Nie, bo ja nie wiem, bo może ty powiedz, Nitro, oni wstawiają jakieś takie, nie wiem, ciekawe rzeczy na Twittera, bo ja tam po hiszpańsku nic nie mówię, ale nie, może Attila jest po prostu jakiś śmieszny i tak dalej. No jest dosyć zabawny, da się go słuchać. Ale zobaczcie jedną rzecz, Jack Troll otwiera kanał i ubiera się, jakby szedł na ślub szwagra. Na a zdjęcie było niefortunne, to nie oszukujmy się, no. Ale otwiera, otwiera kanał w garniaku. Ale ładnie się ogólnie ubrał. Jack Troll, ogólnie wydaje mi się, że Jack Troll jest najmniej lubianym albo najmniej wspieranym zawodnikiem z Leca w Polsce. I teraz jest pytanie, dlaczego? Też mi się wydaje, że on ma trochę winy w tym, bo go ciężko lubić po tym, jak on czasami pisze, czy co on mówi na swoich mediach społecznościowych. Tak, czy co wcześniej? No na początku był bardzo koki. Dokładnie, prawda? Tak. Był bardzo koki, jak Vitality wtedy z Jizuki na midzie, co bardzo dobrze grali na początku Splitu. To też chciał być Juliusem na Twitterze, a potem odbiło właśnie, się to. Ludzie czekają, aż się potkniesz. No ale ja też mam wrażenie, że Attila też jest takim zawodnikiem, który jest koki, ale u niego to jest takie naturalne, a Jack Troll bardziej chciał może kreować się na taką osobę? Nie wiem, czy się zgadzacie. Tak znaczy, nie ma nic gorszego niż na siłę bycie kontrowersyjnym. No. Jack Troll, Damian, bo... Jakbyś mógł... Nie, po prostu uważam, że to wtedy jak Jack Troll tam tak bardzo koki wyjeżdżał, to strasznie to nienaturalnie wychodziło moim zdaniem. Tak, no, to nie było śmieszne, żeby to było koki dla bycia koki. Znaczy, nie wiem, czy ktoś mu to doradzał, żeby tak grał, czy no tak kierował siebie, czy coś, ale no nie piekło to po prostu moim zdaniem. Powód jest trochę taki, że Jack Troll bardzo chciał zbudować społeczność w Polsce po prostu. Jack Troll w ogóle nie liczył na to, że uda mu się zbudować coś na kształt społeczności, która się wytworzyła dookoła Jankosa i miał swoją grupkę na Facebooku, którą jakoś tam prowadził, miał jakiś fanpage, działy się różne rzeczy, ale no po prostu ludzie się do niego nie kleili. Ja myślę, że Jack Troll nigdy nie celował w Polskę właśnie dlatego, że on startował w Eutimie. Nie, ale zobacz Delord. Ja się z tobą nie zgodzę, bo zobacz, on nawet streamował dla tych ludzi. Ale streamuje po polsku. No ale okej, to były te czasy jego dobre, tak? Więc on streamował, ja pamiętam, że on raz nawet wszystkim słuchom chyba pieniądze oddał, jak nie streamował, bo nie miał czasu. Widać, że mu zależało na tym. Ale oddzielmy, bo Jack Troll już długo jest w tym, na tej proscenie, tak mi się wydaje, przynajmniej w kontekście LEC albo LCS-a, to mam wrażenie, że na początku aż tak dużo nie robił, w sensie, że wtedy na początku nie budował, w sensie tak jak wy mówiliście, że był bardziej taki, nie wiem, że koki i tak dalej, no bo wiesz, dobrze im szło, jednak wiesz, młody chłopak wchodzi, tak naprawdę ciężką pracą jednak mimo wszystko gdzieś tam się wepchnął i myślę, że to tak po prostu już zostało, no po prostu. A teraz wiesz, tak bardziej Ale czyli co, czyli ma nadal ciężko pracować i udowodnić i po prostu wtedy przyjdzie ten fanbase, jak...
Jak pokaże się znowu z dobrej musiał strony, zrobić coś źle, zobacz, że go środowisko sportowe już przez sam fakt, że ma tak zajebistego dziadka, który go wspierał, nawet... ale wiesz, ludzie na to, ludzie tak patrzą na to, z, tak mówią, o, ale fajnie, nie? Widzą ziomka, który ma tam, nie wiem, 60, 70 lat i jeździ na mecze Leca z błędem ortograficznym w tym i mówią, okej, okay, błąd, nieważne, ale przyjechał, ale ma fajnie. Ci wszyscy gracze, prawda, których mama nie wspiera, każe ci wyłączać komputer, mówi... Kurde, moja mama, która ma 35 lat, nie rozumie, a jego dziadek ma 70 i rozumie. A jego dziadek podchodzi do apteta pomiędzy best of five w meczach i próbuje go zniszczyć mentalnie, no. Ale my graliśmy o... Tak było, tak było. My graliśmy chodzi o to, że z zewnątrz, a wewnątrz to są dwie różne perspektywy. Widziałeś Syncraft? Nie, o co chodzi, o co chodzi? No jak no, był zawsze po meczach na Falkę, no, to no. Był moment, że oni tam na trawie przed studiem stali i nagle dziadek Jack Trolla wszedł w kółko drużyny Szalkę i zaczął coś krzyczeć do nich. A, to normalnie na streamie było, to było normalnie na streamie oficjalnym. No to było na streamie. O, kurde, a jak my graliśmy, pokażę. Jak my graliśmy w finał Pucharu Polski, Asusa, coś takiego było na Esport Now we Wrocławiu, to jego dziadek też się przysiadł do Isamu. I się go tak z pięć razy zapytał, czemu Ago nie kibicuje, nie? I samo potem do mnie podchodzi i mówi, kto to kurwa był? Ale jego dziadek w ogóle jest mega. Ale to jest, ej, ale to jest mega fajny, cute, naprawdę. Mega kochany. Ale to jest cute, no. I sympatyzują. To bardzo miło. W sensie, tak. No tak samo znaczy, jak macie kata, to jest celebryta tak samo, nie? Ale pytanie ja na przykład to święta dostaję jakieś życzenia od niego. Sorry, że ci przerwałem, Pawko. Nie wiem, czy wy dostajecie, ale wysyła na Facebooku. To jest takie fajne. Synem, albo synem, czy tam, nie wiem, wnukiem i tak dalej. Wnukiem. W pewnym momencie jednak może, kurwa, strzelić w ciebie mimo wszystko, tak myślę po prostu. Że na przykład ja bym chyba nie chciał aż tak. W sensie, wiesz, fajnie, że rodzice wspierają to, co robisz tam i tak dalej, ale jeżeli aż takie dymy są, to mam wrażenie, że może to cię uderzyć z punktu, z którego się nie spodziewa, że cię to uderzy, wiesz, bo jest okej, okay, ale ta historia z tym upsetem, wiesz, mimo wszystko gdzieś tam dziomki z niego tam bekę cisną, nie, i tak dalej, i wiesz, to może być... To jest mimo wszystko może jednak backfire jakiś odjebać, więc no, wiesz, pytanie... Się, no pomyślcie, analogiczna sytuacja, jesteś w szkole, technikum, najgorzej... Mam przychodzi dać ci buzi, nie? Tak, no sorry bardzo, nie da się żyć. No, dobra, słuchajcie, tutaj myślę, że nie ma co drążyć, ale tutaj jeszcze może z innego konta tu ugryźmy, bo Ulej, ty też zacząłeś teraz swój własny kanał na YouTubie i Jack Troll też zaczyna w sumie ten kanał na YouTubie dość późno, w tym samym czasie mniej więcej. Jakie jest twoje spojrzenie na to, czy to jest takie, w pewnym momencie kariery przychodzi taka refleksja, że kurde, mogłem to zrobić wcześniej, może warto teraz? No wiesz, jak byłem w Rocket, też coś streamowałem, ale wtedy to traktowałem, że a, postreamuję, ale nie chce mi się w sumie, to whatever. Na pewno to się troszkę zmienia i taki sam Jankos też bardzo już o tym myśli, pokazuje to w każdym wywiadzie, że już myśli o tej przyszłości, o tym zakończeniu kariery, o byciu streamerem, zmiana na język angielski, więc no, wydaje mi się, że u każdego gracza prędzej czy później to przychodzi, takie... No. Taki mózg po prostu się odzywa i ej, musisz coś zacząć robić, bo nie będziesz grać do końca życia. Ja ci mogę powiedzieć, czemu to tak jest. No mów dalej. Ja ci mogę powiedzieć, czemu to tak jest, bo w pewnym momencie widzisz, ile poświęcasz e-sportowi, a ile poświęcasz byciu streamerem albo youtuberem i widzisz, że coś kurwa się nie zgadza w liczbach, zupełnie się nie zgadza. Ja wam też zapowiem jedną rzecz, która będzie bardzo smutna. Nie każda osoba, która gra dobrze w jakąkolwiek grę, będzie chętnie oglądana przez rzesze ludzi. I to jest i większość, 90 jak nie więcej procent ludzi się na tym przyjedzie, bo nie są aż, no nie są tacy zabawni, nie wiem, czegoś im brakuje, chujowo się ich ogląda, mają inne poczucie humoru. Zobaczcie, jak to jest z Jankosem. No. Zobaczcie, Jankos ma całkiem zabawne streamy, ale ludzie sobie jego streamy chwalą za coś trochę innego. Jankos jest tym typem streamera, który nie odwala głupich rzeczy na streamie, jakoś super często, czasami się zdarzy, ale przede wszystkim jak gra, to tłumaczy, co robi. Ludzie się jarają. Jest mało, to dobra, jest takie, ale... Wow, oglądam Jankosa i rozumiem, co on robi, on mi mówi, co on robi. W tym momencie mało, dobra, ale jak chcesz robić jakieś dymy, przepraszam, to nie możesz tego robić, na przykład jeśli chodzi o kontrakt, naprawdę, w sensie, no okej, być śmiesznym, okej, ale jak chcesz zrobić jakieś dymy, no bo jednak polski fanbase lubi, jak ktoś robi dymy na streamie. Chyba, czym są dymy? Rzyganie na streamie, czy przeklinanie? Czym są dymy? Chodzi o Domino 12. Mocniejsze,
Znaczy tak, jakieś takie mocniejsze po prostu rzeczy. No wiadomo, Pawko, ty jesteś inną osobą, bo ty jesteś akurat. No. No ale co czyli Rybson na przykład robi dymy, tak? Rybson to dymy na przykład, czy Domino to dymy, no, czy. Myślę, że chociażby Rybson na początku, jak. No nie chcę mówić, jakie tam były akcje, chyba nie warto Tinder, tak wierzyć. To wierzamy. Tinder, powiedzmy, to tak. I też panowie, odróżnijmy dymy od pato streamingu, to, no Magical. Dymy to jest nic złego przecież. Tak, w sensie, dymy mogą być pozytywne. Ale słuchajcie, no to teraz, żeby to wyjaśnić. Ja ci powiem tak, miałem sytuację, często organizacja nie lubi tego i tyle, nie? I są problemy później. Tak, o co tutaj chodzi? Nawet przeklinania na streamie są problematyczne dla niektórych organizacji, uwierzcie. Dobra, ja sam się wkurwiał, jakby mi tak powiedzieli. Przecież to widzimy tak naprawdę regularnie. Chodzi o to, że słuchajcie, jak ja teraz jestem sobie w Misfits, to ja myślę, że oni nawet nie wiedzą, że ja mam kanał na YouTube i że ja kiedykolwiek streamowałem. Bo oni mają to totalnie w dupie. W Polsce jak masz organizacje, które skrobią budżety z malutkich jakiejś tam, z malutkiej kasy, które dostaną od jakiegoś tam sponsora, to jeśli ktoś z twoich graczy powie kurwa i potem to pójdzie gdzieś do sponsora, uwierzcie mi, legit, że sponsorzy mają o to ból dupy. A kwestia jest taka, że my nie mamy komfortu, nie mamy komfortu na polskiej scenie, żeby powiedzieć, przeszkadza ci, że to mój gracz przeklina, to pierdol się, wezmę sobie innego sponsora. Tak nie ma. Więc jeśli ktoś chce zrobić coś takiego, to jest koniec. Podpisuję się, naprawdę. To jest zupełnie inaczej, naprawdę. W ale to jest problem nawet Polski. Nie wiedziały, że ja mam fanpage'a w ogóle po jakimś, nie wiem, kilku miesiącach. Ale ja się, naprawdę, ale ja się zgadzam wyjebane. Z Nitro, że ja mam wrażenie, nie macie wrażenia, że to jest problem głównie Polski, to, bo to jest głównie agentach... No, ale Nitro czemu, na pewno. Znaczy, ale ja mam wrażenie, że ja wam powiem tak, ty przeklinasz w Polsce. Zupełnie inaczej odbierane, no. Ale zobacz, ty przeklinasz tu w Polsce, powiesz coś, co nie jest poprawnie polityczne i od razu jesteś skreślony w domach mediowych, jak na ciebie patrzą jak na czarnomowcę. W Hiszpanii normalnie lecisz z kurwami i cię sponsoruje Ford, czy cię sponsoruje Chevrolet i tyle, i robisz filmy dedykowane, jak jakaś nowa RS-ka wyjedzie i każdy ma tam w dupie, a tutaj jakby jakiś Ford czy jakakolwiek firma przyszła i dała ci pieniądze, to by było o! On przeklina, wy z nim współpracujecie i wiecie, i 1000 troll maili, że już nigdy nie kupił was samochodu, jak będziecie z nim ten. Ja nie wiem dlaczego, ale w Polsce to przechodzi. I to, a masz jakieś podejrzenia, czemu tak jest? Czy na przykład, wiesz, ludzie, którzy siedzą w marketingach w tych firmach, jakby mają ograniczone budżety? Są z jebami. Okej. A poza tym też wychodzi z założenia, że firmy... Że w tych firmach, gdzie na wysokich stanowiskach są rzeczywiście ludzie wpływowi, to oni mają zazwyczaj 50 czy 60 lat i oni nie rozumieją, czym jest internet. Jasne, że tak. Więc podchodzisz do takiego ziomka i mówi, no bo ten, któremu dajesz pieniądze, to przeklina. I on, wiesz, taki staroświecki jakiś pan, który jest bardzo bogaty, pewnie ma bardzo dużo kultury osobistej i tych wszystkich rzeczy, on mówi, no to tak być nie może. Bo on nie rozumie też fenomenu internetu, też, że czasy się zmieniają. Więc narracja firmy jest taka, że my nie tolerujemy takich zachowań i mówią do widzenia. Więc idą do Nerwariena, Nerwarien sympatyczny. I teraz przechodzimy do innego. Przechodzimy teraz do innego tematu. Słuchajcie, czekaj. Teraz ważne do zrozumienia jest to. Bo teraz teza, z którą się często spotykam w kontekście tej rozmowy, to jest taka, czy gracz musi przeklinać, żeby mieć fajny stream i fajny content, tak? Nie. I naturalna odpowiedź jest taka, że nie musi, tak? Ale z drugiej strony zrobienie contentu, który będzie mega interesujący dla dużej grupy ludzi, co faktycznie będzie miało przełożenie, i jednocześnie będzie merytoryczny i grzeczny, jest dużo trudniejsze niż odpalić streama, najebać się z ziomkiem, rzucić kurwami i mieć 1000, 10 tysięcy, 20 tysięcy followów, tak? Więc to też jest dużo trudniejsze. A nikt nie mówi im też, jak mają to robić, a nie każdemu to przychodzi naturalnie. Silvan, ty możesz odpalić stream, możesz mówić o czymkolwiek, możesz robić klocka na kiblu i będziesz miał 10 tysięcy widzów z bomby, nie? A jak ktoś nie, jest... Ale wywalili mnie z Polsatu, tak? Ale wywalili mnie z Polsatu też, nie? No. Ale dobra, a ja mogę mieć... Właśnie, Damian, na przykład, bo tutaj Nitro nawiąza do ciebie. Damian, ty nie jesteś kojarzony raczej z, wiesz, z byciem, nie wiem, nie wiadomo, kurwa, wiesz, jak przeklinaniem i tak dalej. Właśnie ja mam pytanie do ciebie. Czy ty uważasz, że na przykład jest dużo prościej w Polsce być kimś, kto... No bo nie oszukujmy się, w streamingu masz dwie opcje. Albo jesteś super polite i naprawdę ludzie, którzy mają w chuj mało wyświetleń, potrafią robić spoko pieniądze z deali, bo kurwa nie przeklinają albo nie są... Family friendly, znaczy są family friendly, albo są ludzie, którzy są bardziej alfa, powiedzmy, no to jest oczywiście kurwa żałosne, żeby tak powiedzieć, ale po prostu więcej przeklinają, są bardziej sobą, powiedzmy, gdzieś tam i tak dalej, to jakby
Więcej widzów, widzowie to lubią i widzowie to wspierają. O, powiedzmy, jak ty uważasz, Damian, na przykład? Znaczy, chyba jest trochę prawdy w tym, co intro mówi po prostu, że marki podchodzą w ten sposób, że nie chcą być kojarzone z jakimiś tam kontrowersjami i tak dalej. Ale z czego to wynika? Cholera wie tak naprawdę, kurczę. Ślepy strzał w Polsce wynika to z faktu, że jesteśmy 100 lat za tą bardziej rozwiniętą częścią świata pod względem mediów. Znaczy, w sumie to jest ciekawe w ogóle, ciekawa sprawa, że marketing, no teoretycznie marketing działa w ten sposób, że jeśli o tobie mówią, to jest dobrze, prawda? Tylko nie chcą firmy, żeby źle teoretycznie o tym, o nich mówić. No tylko istnieje coś takiego jak pozytywny PR i negatywny PR, nie? Tylko zobacz jedną rzecz. Ogólnie w Polsce jest mało pieniędzy na liczbę influencerów, która jest, bo teraz każdy jest influencerem. Więc jeśli mogą wziąć, nie wiem, Nerwariena albo Delorda i o Delordzie niektórzy mówią, wiesz, małe grono osób mówi, że no, że tu przeklina, tu coś powiedział, tu ten, to wolą zapłacić tobie, jeśli dajecie te same liczby, to wolą nie ryzykować z tym, że ktoś się obrazi. Bo influencerów naprawdę jest taka masa, ale nie ma drugiego takiego jak ja na przykład. I to jest... A ja myślę, że dużo ma... Ja myślę, że dużo do zdania ma to, że naprawdę ci kolesie w marketingach w niektórych firmach po prostu naprawdę są chuja się starzy. Znają. Serio, w chuja się znają, naprawdę mają... Ja nie mówię, żeby szli na emeryturę i tak dalej, ale jak są ludzie gdzieś młodzi i tak dalej, to wiedzą jak to kurwa sprzedać, rozkminić, wiesz, ogarnąć. A ci starzy to chuj tam, żeby się kurwa statystyka zgadzała, żeby nie było dymów i pierdoleń i tak dalej. I to po prostu tak to wygląda. No, i tyle. No. Może się zmienić. Wniosek z tego jeden. Trzeba po prostu poczekać. Albo... No to jest po prostu e-sport jest młodą branżą, nie? Cały stream. Tak. No ale to co? Z czasem będzie lepiej po prostu. Ale to co masz robić jako gracz? Nie masz, no nie wiem, masz taką średnią perspektywę, na przykład jesteś Cinkrofem, to co? Co masz robić? Masz czekać 5-6 lat, czy to? Ale widzę MacBooka, słuchaj, na łóżku, widzę, że biedny. Ale to był MacBook wzięty na firmę rok temu, co ty w ogóle gadasz? Czy firma ma? Prywaciarz. No niestety, już flajtowała. ZUS, podatki, Bogol jebany chyba ty, no. Mówi to zaraz wjadę na Facebooka. Pawko, nie chcemy tego robić. Pawko, spokojnie. Słuchaj, powiem tyle, ile mogę. No, Pawko, ale, ja mieszkam, ale na Facebooku ja mieszkam z mamą. Delorda było Pawko, fajnie ja kameralnie. Mieszkam z mamą. Ty masz jakieś tam, nie wiem, chyba penthouse w Poznaniu. Co to w ogóle pierdolę? Kameralnie. Ja zawsze przyszedłem rano, żeby rozruszać czat was. Ten jakiś Marek odpisał jeden. Zawsze wiedziałem, że jak wejdę na stream na Dolara, to sobie pogadam z Ulightem na chilku i nie będzie spamu wtedy. Tak. Słuchajcie, na Facebooku to tyle miałem babeczek z dziećmi, stary, bo wiesz, tam widzisz, kto cię ogląda, nie? Naprawdę z parę dziewczyn z dziećmi nie oglądały i tak dalej, wiesz, one były takie... Ale sąsiadki czy co? Nie wiem, te słynne milfy, sąsiedztwo? Ale pozdrawiam serdecznie. Naprawdę po prostu super. I tyle, no, co wam powiem. Dojrzałeś na Facebooku, tak? Rodzina, dzieci, pojadę tutaj. To no były te gorące mamuśki z okolicy. U Delorda siedziały. Dobra, panowie, kurwa, możemy zmienić temat. Kończąc ten temat, a absolutnie skacze mi to, nie ma nic wspólnego z przed chwilą. O czym przed chwilą gadaliśmy, ale mam pytanie do ciebie, Ulight. Jaki ma wpływ to, że jaki koronawirus ma wpływ na działanie, jak działacie w drużynie? No bo wiadomo, wcześniej byliście w GH, teraz nie jesteście w GH, Kik nie było w GH i nie jest w GH. I jak to się u was zmieniło, jak meetingi wyglądają? A mogę ja potem powiedzieć? Jaka jest różnica? Nie, Ulight chyba. Ale ja potem, dobra? Mogę, proszę. Tak, dobrze. No to z kamerą początku... trzeba. No, ja mam kamerę. A, dobra, no mów. Nie, no nic. Wydaje mi się, że na początku troszkę dostaliśmy oddechu takiego, że odpoczęliśmy od siebie, ale na dłuższą metę, no to tryb pracowania w biurze jest po prostu lepszy, tak? I więcej się uczymy, efektywniejszy. Można popatrzeć na teammate'a, jak do ciebie coś mówi, a nie tylko przez mikrofonik, to tak każdy może powiedzieć wszystko, więc wydaje mi się, że praca jest o wiele łatwiejsza. Teraz wszystkie drużyny chyba są uziemione. Nie wiem, wiem, że Giants chyba mieszkało dalej razem, tak? Tak, ale... Tak.
I chyba ale... nie tylko dżenska, część też niemieckich drużyn chyba też jest z GH, czy wszyscy się no to zjechali? To ciekawe w sumie, no. Nasza organizacja i my postanowiliśmy, że nie będziemy jakby... jest taka sytuacja, jaka jest, że zamykali już granice i na przykład mój trener normalnie ma rodzinę, dziecko, żonę, więc też chciał jakby być przy nich, jeśli coś się odwaliło, więc po prostu wjechaliśmy do domów, żeby każdy mógł przesiedzieć jakby tego koronawirusa z rodziną, ale no na pewno tracimy na tym, że to jest jakby screamy wyglądają gorzej na pewno przez internet i omawianie screamów wygląda gorzej i każdy trener wie, jaka to jest bolączka, po prostu omawiać na szeroko ekranu na Discordzie czy gdzieś i gracze sobie patrzą na Facebooka albo Tinderka i w sumie mają cię w pompie, a ty się produkujesz i mówisz, jak zrobić rotację Geralda, nie? No my po czterech ale to jest prawda. Czekaj chwilę. Chodzi o to, że to jak dla mnie ta zmiana w największym stopniu sprawiła, że stracili na tym tak naprawdę trenerzy, bo tak jak Wulek mówi, większość po prostu się opiera na tym, że chłopaki kisy grają w grę, ale jeśli masz team, który pracuje w jakiejś tam strukturze i regularnie wszystko się odbywa z trenerem, jest dużo spotkań indywidualnych, drużynowych, rewatche, razem wspólne, gdzie macie ten full focus. Gwarantuję wam, że zawsze jak już załóżmy jeszcze teraz w takiej sytuacji, po dwóch, trzech miesiącach w GH, gdzie jest jednak rutyna i jednak jakaś dyscyplina, wracasz sobie do domku i jest chillerka i znowu ci ten coach pierdoli na temat tu jakiejś rotacji, to masz trochę wyjebane, więc ja myślę, że generalnie trenerów rola najbardziej spadła przez to, bo jest no, mniej się da zrobić i tyle. Dlatego też wydaje mi się, że jest inna mentalność, jak grasz z domu, nawet przez tą sytuację, jaka jest. Wiem po sobie, mieliśmy 4-0 czy tam 5-0 w lidze, wjechaliśmy do domu, bo taką decyzję podjęliśmy i omawianie, wszystko po prostu poszło. Strata czasu, bo ktoś musi iść do łazienki, ktoś tutaj coś musi zrobić. Nie da się tego zignorować. No ja tutaj nie chcę, wiesz, tutaj wytykać palcami, wydaje mi się, że o wiele ciężej się skupić, jest po prostu, jest patrząc ciężej. Na ekran, a będąc jakby z ludźmi w jednym pomieszczeniu i jesteś odciągnięty po prostu od ekranu. Ale też są zupełnie inne emocje. Omawiasz po prostu grę do kogoś, patrząc mu w oczy, a tak to omawiasz, nie wiem, na TeamSpeaku sobie. Tutaj, jeden gościu sobie ogląda jakieś, nie wiem, fajne strony, nie wiem, plus 18 w tle, jeden sobie gada z matką, no, trzeci ma zmutowany mikrofon, więc no nie wiesz tak naprawdę, co się dzieje. Tak, a tutaj teraz pan Hetman ja bym się tutaj wbił. Czekaj. To pytanko, co Kasztelan zadał, a czyja to wina? No to oczywiście, że zazwyczaj jest to wina gracza, tylko kwestia jest taka, że tak jest w każdym dosłownie teamie i właśnie dlatego głównie potrzebujesz trenerów, bo wielu dobrych, super graczy jest kompletnymi debilami, zdezorganizowanymi na maksa i potrzebujesz ich organizować, więc nawet jeśli to jest wina gracza, no to w sensie no właśnie po to jesteś, żeby to kontrolować. Mi się wydaje, że największy plus na przykład bootcampu, przynajmniej na przykład w naszym kontekście, byłoby to, żeby kurwa po prostu wszyscy grali w LoL'a. Tak, Mam pytanie. Czy uważasz, że wasze wyniki zostały troszkę zachwiane przez to, że Riot odpalił Valoranta? No, ale nie oszukujmy się, kurwa, kto myślał, że w ogóle Kick, po pierwsze, wiesz, może myśleli ludzie, że Kick pojedzie na U-Masters do play-inów, może. Kto uważał, że przejdziemy dalej? Myślę, że mniej ludzi niż myślało, że ja wiem, Nitro, że ty i tak dalej, ale chodzi mi o to, że ja uważam, że jednak bootcamp pomaga w tej organizacji pracy i w tym, że po prostu wszyscy ludzie... Wiesz, bo tak jak mówię, z perspektywy gracza, jeżeli ja jestem na bootcampie, wiesz, obok mnie wszyscy grają w LoL'a, nie? I tak sobie myślisz, kurwa, serial odpalić w Tibie, a może kurwa w Metinie otworzyć złote kule, kurwa, czy tam powędkować kurwa, nad morzem. Tak sobie myślisz, kurwa, nie no, jednak w LoL'a kliknę, wiesz, ktoś zobaczy, jeszcze przypał będzie obok, wiesz, o to chodzi i to jest taka odpowiedzialność grupowa, gdzie wszyscy nagle popatrzą czterech, wiesz, jako coach może tak, a tu widzę, nie grasz w LoL'a, nie, wiesz, czterech kolegów gra w LoL'a, mówisz tak, kurwa, no trochę tak głupio nie grać, wiesz, to jest jednak to i w domu dużo prościej sobie znajdować wymówki, jeszcze, wiesz, no jest ten kontekst tego koronawirusa całego, niestety to wydaje mi się, że to jest dość trudny temat, bo nie wiem, na przykład ludzie chodzą na siłkę czy tam gdzieś, oni nie mówię o sobie, tak, ale o graczach, wiesz, ludzie mieli jakieś... Ja też nie.
Ludzie, no widzę Kasztelan użytecznie, wiesz, widzę raz jeszcze matematykę. Ale wiesz, no, ludzie jakieś tam mają swoje rzeczy i tu chodzi o to, że takie zgrupowanie, wydaje mi się, jak masz team, który jest zmiksowany wiekowo, to wydaje mi się, że te zgrupowania dużo lepsze są, bo można więcej wyciągnąć, szybciej to zrobić i tak dalej. I snu się bardziej pilnuje, nie? To ale też, o, to no, kurwa, no, Jezus, no, ale no też... Szatana tyle razy wbiłem, kurwa, z budzikiem, że sobie nawet nie wyobrażacie. To i to było łatwe do kontrolowania, bo ja wiem, gdzie on śpi, a gdzie ja będę pod Rzeszów jechał teraz, kurwa, panowie. Ale też każda osoba ma swoje życzyć tego helikoptera, który mi użyczyłeś tam do tej koleżanki, wiesz, na Facebooku ekstremowałem, ale no teraz mi nie użyczysz, wiesz, no ze Szatanem, no wiesz, jak jest. I tyle, dziękuję. Ale to jest fajne, sytuacje, że... Tylko... Czekaj, mieliście takie sytuacje, że gracz wam tak prosto w twarz powiedział, że on z domu będzie grał gorzej i on się nie skupi na tych treningach? Bo ja miałem tak naprawdę kilka razy, że gościu mówił, że jak będzie w GH, to będzie tryhardowo, w domu będzie dawał z siebie 70%. I tak po ja prostu miałem powiedział. Na odwrót, że powiedział mi, że będzie napierdalał w domu, a potem nawet LOLa nie włączył. No, to jest właśnie najgorsze, jak jeszcze drużyna wygrywa, spoko, ale jak drużyna nie wygrywa, wchodzisz na gościa OPGG, słabo gra na oficjalach, nie gra solo queue, nie wiesz co się dzieje, z gościem nie ma kontaktu, wchodzi tylko na trening i później go nie ma, nie wiem, nie wiesz co się z nim dzieje, nie masz jak tego skontrolować. Ej, Hachi, mam pytanie już. My też tak mieliśmy w pompie. Dawaj. Ej, Hachi i Nitro, mam do was pytanie, bo wy obaj mieliście Cinkrofa w teamie, co uważacie jego jest najsłabszą stroną? Intowanie w Enemilesie. Nie no, nie pierdol ty, tylko oni mają. Proste, że tak. Ja, jeśli miałbym powiedzieć szczerze, to myślę, że Cinkrofa największym, sorry Cinkrof, że tak publicznie, największym problemem jest to, że Cinkrof potrafi mieć swoje wkręty i jak już się coś wkręci, to jest amen, to już jest koniec, to już, to już ja musi się... być tak, albo być problem. Na wkręt, się zgodzi. Ja się z tym zgadzam, dlatego w Devil's One i w Movistar miałem na tyle... Miałem po prostu tyle szczęścia, że miałem takich trenerów właśnie jak Hachi i Zetiro, którzy... Nie, ale naprawdę. Nie. Miałem naprawdę dużo szczęścia, bo w Movistar też był Handro, który... No nie wiem, po prostu wy wszyscy macie strasznie mocne charaktery, ja też go mam i po prostu, jeżeli jest dyskusja, to po prostu, kurwa, jest do odciny i jak tobie się nie podoba mój punkt, to mówisz Cinkro, zamknij mordę i ja po prostu wtedy się zamykam, no bo co mam powiedzieć, no po prostu ty mi to powiesz. I ja strasznie nie lubię współpracować z trenerami, którzy nie potrafią niczego powiedzieć, mnie to po prostu denerwuje. Lubię mieć po prostu trenerów, którzy mają jaja i jak mam zamknąć mordę, to mówią zamknij mordę, masz mikrofon ulepiony z gówna i tyle, i kończę temat. I to mi się i lubisz być podoba. Dominowany, po prostu. Nie, po prostu uważam, znowu, że trener powinien... Nie, po prostu uważam, że w pewnych momentach trener powinien być wyżej od graczy i no mówię, i to jest fajne po prostu, że miałem takie szczęście w tamtym roku, nie? Dobra, nie to. Myślę, że naprawdę bym się pogubił. No, tak, znaczy, Cinkrof ogólnie do nas przeszedł w momencie, jak najpierw w Lecu grała, potem w Turcji, to było od razu, i on przyszedł. Ja nie wiem, jak to się zmieniło, bo to też z półtora roku albo dwa lata temu było. On przyszedł i on z nikim nie podejmował dyskusji. Cinkro na przykład mówił, na przykład tak gramy, to robimy, tak jest. I nawet jak ktoś mu próbował przedstawić swoją wizję, to on i tak wychodził z założenia, że wie lepiej. Ja nie wiem, na ile się to przekładało, ale wiem, że niektórzy czasami byli wkurwieni, bo chcieliby coś innego zrobić. I też nie wiem, jak, na ile się to zmieniło od tamtego czasu. Ale tak ogólnie to Kubuś ma bardzo mało słabych stron i jest mega człowiekiem. Znaczy ja się w 100% zgadzam. Jak przyszedłem do pompy, to miałem takie nastawienie, że gram z graczami gorszymi, jeśli chodzi o makro ode mnie i też nie wiem na ile, na miesiąc, tak, byłem tam, więc ja wiedziałem, że to jest bardzo krótki okres i po prostu, no nie wiem, no mi zależało na tym, żeby wygrać, bo jakbym nie wygrał, gdzie przyszedłem, kurwa, nie wiem, z jakiegoś Origin, które zrobiło 0.18 z Turcji, gdzie tam chuja zostałem, to po prostu byłbym skończony, gdybym nie udowodnił sobie, tak, no i wiedziałem, że wszystko zależy ode mnie i po prostu chciałem za bardzo i mi się wydaje, że to mnie też bardzo gubi, że ja czasami za bardzo chcę i
to jest, nie wiem, czasami jestem zbyt delusjonalny, bo po prostu... Ja mam fajną historię z tym związaną w sumie, bo to jest bardzo ważne, co Stingroff powiedział. To, co Nitro tutaj wspomniał, jest plusem, jeśli przychodzisz do teamu i masz mało czasu, żeby zrobić jakiś wynik konkretny. Ja miałem taką samą sytuację, jak pojechaliśmy do Turcji. I generalnie często się mówi, przez high-low graczy mówią, to może nie jest ładne określenie, ale często się mówi o słabych graczach, że to są dogs, tak? Po prostu, że to są dogs i grają jak psy, tak? Więc ja do Kireya mówię, Kirej, jedziemy teraz do graczy w Turcji, którzy są po prostu gigasłabi, mają ostatnie miejsce w lidze i masz ich traktować jak psów swoich. I Kirej niestety jest osobą, która zbyt mocno wzięła to sobie do serca i wyobraźcie sobie, że on wchodzi do GH na pierwszy trening i mówi do wszystkich, you guys, you are my dogs, okay? You do what I say. A ja mówię, kurwa, Kirej, tak o to chodziło, ale nie w ten sposób, nie? Ale ostatecznie się słuchali i to wychodziło. Zrobiliśmy najbardziej epicki comeback, tak? I każdy się słucha tego, co mówi Kirej, więc tak samo jeśli czasem jest to ja minus, czasem to może być plus, no. Ja mam z tobą problem jeden, wiesz jaki? Ja uważam, że ty za dużą dajesz power graczowi, który jest najlepszy w swoim teamie, do jakby kontrolowania innych graczy. I uważam, że to może być czasami destrukcyjne, mimo że dla ciebie być może być to dobre. Wiesz, nie tak, wiem, ale czy... Wiesz co? Wiesz, że publicznie tak, ale... Tak, wiem, o co ci chodzi. To jest prawda, że u mnie jest akurat tak, że ja zawsze dawałem więcej w swoim teamie do powiedzenia zazwyczaj junglerom, bo junglerzy u mnie prowadzili grę. Więc to jest po prostu ten playstyle, w którym ja się, czy ten tryb gry, w którym ja się czuję jakby komfortowo, bo ja wtedy mam więcej pracy z tą jedną jednostką, gdzie my więcej czasu spędzamy rozmawiając o jakichś rzeczach. I chyba jedynym wyjątkiem w historii było to, że to był przypadek humanoida, który wtedy faktycznie wjechał i on miał więcej do powiedzenia. Ale z drugiej strony naprawdę z perspektywy czasu uważam, że to były dobre decyzje, bo przychodzili do mnie ci sami gracze, którzy często mieli z tym problem wcześniej i mówili, że mega dużo się nauczyli od tych zawodników, więc myślę, że to działa. Ale to nie każdy ma taką psychę silną, żeby... No jasne, jasne. Ale ja się z tym na przykład nie zgadzam. Znaczy nie uważam, że to było aż tak jak, nie wiem, w Turcji czy coś, nie? Myślę, że po prostu... No nie wiem, na początku wyglądało nie, to no, tak, że... Nie no, na diecie jestem, byku, daj spokój. To już piąta w tym tygodniu. Na początku wyglądało to tak, że po prostu... A to Steve Van jedzą, czy co? Halo, słychać mnie? Halo? Słychać. Ale to co Steve Van robi? Pierdalasz McDonald's, Paweł. No Paweł, wyszowany jesteś. To pudełka są, ja myślę, Pawko, że w tym momencie pokazaj swoją kulturę jako trener. Dziękujemy. Pokazał kulturę. Ale słuchaj, dobra, słuchajcie, bo no, już troszeczkę wróciliśmy i tak... Moje odpowiedzi są różne, więc... Czyli ty coś mówisz, ja chcę ci odpowiedzieć i nie dajesz. No dobra, no to fajna komunikacja. Dobra, panowie, zróbmy tak. Dochodzimy już i tak do końca czasu, już przekroczyliśmy trochę ten czas, na który się z wami umawialiśmy. Zróbmy tak, jeszcze raz odpalmy EU Masters. Mamy cztery tak naprawdę ćwierćfinały. Niech każdy się wypowie, kto waszym zdaniem wygra dany mecz i tak skończymy po kolei. Więc Kasztelan, może pokażmy grafikę. Pokażmy szybko i chętnie powiem. Polecimy. Pokażmy graficzkę na chwilkę jeszcze z tym i wtedy po prostu niech każdy się wypowie. Może kto waszym zdaniem wygra w ogóle też EU Masters, to najlepiej się wam pokazał i tym będziemy kończyć. No, jak ja bym miał tak... Ojej, no jak ja bym miał obstawiać i tak od tego by zależało moje życie, czy mam rację, czy nie, to bym powiedział Maus w tym momencie na przykład. Dlaczego? Że, mają bardzo groźny botlane, ich mid tak naprawdę wydaje mi się, że może być podobnie jak w ostatnim Masters, że po prostu stąpuje większość i po prostu dobrym teamem moim zdaniem. Okej, okay, spoko. Seriusz, kto twoim zdaniem najlepiej wygląda, kto twoim zdaniem wygra i dlaczego? Wydaje mi się, że wygra albo Łukasz, albo Patryk i tego się trzymajmy, a cała reszta nie jest na tyle ważna. Pierwszą opcją priorytetową byłby Łukasz, ale jakby się gdzieś tu nóżka podwinęła, to zawsze może tutaj Patryk zasaportować tą pozycję. Ja teraz moja kolej, więc ja powiem, że... I to jest teoria, którą już powiedziałem tak naprawdę ponad 2 tygodnie temu do Hajimy. Teraz na niego patrzę, bo tam siedzi niedaleko. Kwestia jest taka. Moim zdaniem wygra ten, kto wygra mecz Gamers Origin na Kick. Ja już wcześniej powiedziałem 2 tygodnie temu, że Kick moim zdaniem ma szansę dużo wygrać EU Masters. Ja zupełnie szczerze uważam, że Kick może wygrać EU Masters, jeśli pokona Gio. No i jeśli nie wygracie ja Masters, to wygra Stingroff, Paweł. Ja nie słyszę tego, słuchaj. Ja mam, nie ma ja mam po jednym. Słuchaj, ja możecie zawsze wygrać na Gio, oni wygrają i też się sprawdzi. Ktokolwiek dobra, wygra, ktoś się goli na łysto, jakieś zakłady. Dobra, Sylwan. No ja powiem tak, musi wygrać albo Kick, albo Ago, bo ludzie na już żadną narrację nie uwierzą, no taka prawda. Okay. A co musi? Co uważasz, kto wygra? Nikt to byś chciał. Ja nie mam opinii, jestem tylko weebem z internetu. A w sumie. Czyli balonik jest potężny.
A ja uważam, balon, Silvan, że jesteś... Balon w tym momencie? Ja uważam, Silvan, że jesteś największym, najlepszym casterem, który najwięcej zrobił postępu w Polsce. Ale brawo, czemu Silvan się odzywasz? Ale kto pytał? Kto pytał? Nerwarien, kto według ciebie... Silvan nie jest jakoś, wiesz. Kto według ciebie Nerwarien wygra? Damian, powiedz, kto wygrał Masters? Nie, no ja tutaj plus jeden do Silvana w sumie. No liczę na to, że polski finał w sumie będzie. I żeby dobrze, rzeczywiście dobrze. Polska dużo zyskała na tym EU Masters. Bo no padałoby w końcu, tak naprawdę, nie? Okej. Okay. Damian, wiesz co, naprawdę. No, wypadało. Stary, no ja myślę, że albo ta para, w której jest Kiki i Gamers Origin, albo Maus i Jago, nie? Tutaj kto wygra, ten prawdopodobnie dojdzie do finału i wygra wszystko. Ciężko powiedzieć, no mówię, tutaj Polacy myślę, że mają największe szanse od, nie wiem, pamiętnych czasów, żeby wygrać i zobaczymy. Czyli no, łatwiejsze co finały z głową? No, niż kurwa, półfinały, tak? Stąpujecie screamy, graliśmy na was screamy, stąpujecie do zera nas, no jesteście najlepsi, Pawko. Powiedz to. Dobra, mamy tutaj 5 fanboi, teraz może Ulet niech się wypowie. Oczywiście nie możesz wskazać siebie. Gdyby to nie miało być Ago Rogue, no to kto by to był? To Gamers Origin? A oni grają na Kick? Gamers tak, Origin? No. Aha. No to jestem zdania, że... Uwaga, nie? No polski finał, nie? Ale no nie wiem, no, ktoś już wcześniej to powiedział, że wygrany z tego meczu dostaje bardzo duże szanse w sumie. O, chodź, jest ta drabinka. Bo według mnie LDLC czy Excel to nie są drużyny, które przejdą dalej. Tak jakby oni wyszli z grupy z pierwszego miejsca, tak, fajnie wyglądali, ale wydaje mi się, że w jakichś półfinałach czy finałach na pewno odpadną. Okay. Obstawiałbym, okay. Ja nie betuję kto Maus czy my. Ale druga strona drabinki to naprawdę, jak widzę Movistar Riders i Fnatic Rising, to też nie są drużyny, które miałyby podnieść ten puchar, więc to jest bardzo ważny mecz dla was, chłopaki, Kik. No a Fnatic nie było hype'u na ogólnie? W ryzach. Chłopaki, czemu Fnatic jest tak bardzo teraz... Oni przegrali chyba, są drugim seedem, nie? Dlaczego Fnatic przegrało? Fnatic przegrało 50-minutową grę na magiczny pot Wizards, czy jak to tam leci, więc o czym my w ogóle mówimy? No wydaje mi się, ale że powiedzmy o tym, że na przestrzeni splitu też nie wyglądali dobrze. Na przestrzeni splitu też nie wyglądali dobrze. Finały, okej, okay, tam był ten chyba reverse sweep bodajże, ale no, to, no, nie no, tak, tak. To nie jest mocna drużyna. To nie jest mocna drużyna. Nie szanują UK regionu tak mocno. Wielka Brytania okay. Jest jednym z słabszych cały czas według ludzi, ale to zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie? No okej, okay, szczerze, ktoś ogląda w ogóle grupę D, w sensie tam od razu było wiadomo, kto wyjdzie i tak wyszli w beznadziejny styl. No, to prawda. Znaczy tam chyba do końca była walka, nie? No tak, tak, dlatego w beznadziejnym stylu, bo każdy zakładał, że zdominują. A, no to tak, Maus okay. I Fnatic, no a w sumie tam były dymy i tak wyszły te drużyny, no ale a, nie, to jest super. Po pierwszym tygodniu miałeś freeway tie pomiędzy Magic Pod Wizards, czy jeszcze raz, Fnatic i Energy Pod. No o co chodzi? Energy Pod, dzięki. Okej, okay, Delot, twoje typy? Miałeś tam. Według mnie Gamers wygra z nami. I wyrucha wszystkich i prawdopodobnie wygra. Dziękuję bardzo. Okay. Czyli nie wierzysz w ten drużynę. Ja nie wierzę. Wiesz, tu tak naprawdę chodzi o coś więcej niż to, że jestem no tak, bo ty stawiasz się w roli przegranego od razu, żeby jak przegracie, to nie będą nas wyzywać przynajmniej. No, przecież też mówiłem. No. Ale nie, że przegranego. Na Twitterku ciągle jest mówione, że nie, no my trenujemy, ale on przeciwnicy lepsi są, ale może wygramy, ale ciężko będzie, ale... Ale to jest prawda, same wymówki, no Pawko, no, proszę wziąć coś na klatę, jak prawdziwy trener. Ależ, no, przyznaj, że wolisz familiadę oglądać niż screamy. I chcesz mieć już przerwę od... To była akurat mega. Co Nitro, wiesz, ja parę tygodni pisałem do ciebie temu, że wiesz, załatw mi do tego GTA 5 serwera dostęp, wiesz, kurwa, już postać robię, czekam tylko, aż przepierdolimy to EU Masters. Nie no, ale tak serio, wiesz, no Gamers Origin to jest jeden z tych teamów, które po prostu jest na tyle wybuchowe, że uważam, że będzie nam ciężko, ale... Wiesz, to nie jest tak, że uważam, że przepierdolimy na pewno będziemy się starać i zobaczymy. No, ja wolę bardziej się z tego takiego teamu, który bez presji gra. No, dla nas to i tak jest duży sukces, wiesz, to wy mieliście ulej, wiesz, to ty masz kurwa akademię LEC, wiesz, ty masz ludzi, ty masz kurwa pieniądze, ty masz gaming house, wiesz, my kurwa jesteśmy tak naprawdę robakami, dostaliśmy się. Czyli jesteś takim wedżim, tak?
On jest takim wedrem, co chciał powiedzieć. Jesteś wedrem, kurwa, panowie, zostaliśmy kurwa przypadkiem. Jakoś się Śledan ma szkołę. Delor, wyssał z chwilę coachowania wedżemu. Zobaczymy, no to chyba zaraz, zaraz jakieś szachy będą, co? Z Hachi mnie długo, co? W następnym splicie. Tak mi się nie, wydaje. Hachi, kiedy akademia? Akademia, wiesz co? Ja jestem w akademii cały czas, więc w sumie cały czas. Teraz słuchajcie, dobra, będziemy już kończyć. Dzięki wszystkim, że wpadliście. Jeszcze tylko ostatnie parę słów, taki mały plug zróbmy pod względem naszego kanału. Jutro o 18 pojawia się pierwszy film, o 21 pojawia się kolejny. Codziennie teraz dwa razy będziecie mogli widzieć nasze wideo na naszym YouTubie, także tam możecie przyspamować socjale. Zapraszamy też na Discorda, robimy dużo fajnych rzeczy, być może po meczach znowu zrobimy jakieś konferencje prasowe. Dzięki bardzo, że byliście dzisiaj goście. Wszystkie jakieś ostatnie słowa. Dziękuję wam bardzo za przybycie. Ale uciąłeś tak temat przy tej akademii, no tak szybciutko poszło. No, ja zapraszam słowa, na Discorda naszego. Zahaczeni. Tak, zajebiście. Tak jest. Jest bardzo fajnie na Discord. Do zobaczenia za tydzień. Za tydzień będziesz po całym Masters. O, może jeszcze tylko jedną rzecz dodam. Nasz Discord może być tymczasowo, może się nie da się na niego wejść. Mieliśmy potężny atak trolli, więc trzeba było tam troszeczkę ukrócić chłopaków, więc poczekajcie z tym chwilkę. Jak będzie trzeba poczekać dzień, to tak musi być, nie? Jeżeli niebawki atakują zahaczonych, to jesteście wielcy, to znaczy, że jesteście wielcy. Tak jest, tak. Wpadli ludzie i postowali bardzo nieładne rzeczy. Także chwilę tutaj zrobiliśmy im taki mały detoks. Dobra, dziękuję jeszcze raz wszystkim gościom. Do zobaczenia za tydzień o 21:00 i dzięki, no i tyle, pa. Machamy jak w familiadzie. Say you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced. Stop. No, 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 no.
someday.